Nowy sezon Formuły 1 po polsku. Zobaczysz tylko na platformie Viaplay. Dublete dubula, ale kierowcom wyścigu Oliver Berman witajcie na w ten sobotni wieczór. Bardzo się cieszę, że jest nas aż tyle, bo myślałem, że już będzie cieszać na mieście, ale chyba nie był to aż taki zły wyścig jak Bahrain. Wydaje mi się, że działo się dużo mimo tego, że... Red Bull rozwiał złudzenia w ten weekend co do tego, że może być lepiej na innym rodzaju toru. No niestety nie będzie póki co e, przez najbliższy czas. No to jednak przynajmniej coś tam się w tym wyścigu zadziało. Wydaje mi się, że ten David Bermana zresztą doskonały. Jest, jedną z tych, jest jednym z tych elementów, który nam ten weekend trochę uratował. O czym dziś porozmawiamy. Najpierw program Grand Prix Arabii Saudyjskiej wyniki, wprowadzenie i przebieg z grubsza, co się w wyścigu działo, czyli tradycyjnie. Potem przejdziemy kierowca po kierowcy, czyli wypowiedzi wszystkich zawodników, co się u nich z grubsza działo, żeby się mieli porządek, co się wydarzyło. Potem klasyfikacja Mistrzostw Świata, bo po drugim wyścigu już warto coś tam podliczyć i zobaczyć, komu idzie, a komu niestety idzie bardzo słabo. Potem osobny dział: ocena debiutanta i szalony weekend Olivera Bermana, który w piątek rano wstał jako zdobywca pole position dzień wcześniej do wyścigu Formuły 2, a, a potem się okazało, że zadebiutuje w Formule 1, do tego jeszcze w samochodzie Ferrari, co było, no i zrobił to świetnie, tak, to, to był super news. Red Bull Wars to jest taki dział, który jest już dość męczący, ale myślę, że trzeba przez niego przeobrazić, bo znowu bardzo dużo się wydarzyło przez ten weekend i to jest niewiarygodne, co się dzieje w tej ekipie, w ekipie, która tak dominuje. Wszystkie systemy mają jakiś swój słaby punkt. Stanisław Flam dowodził tego nieraz, i, i wydaje mi się, że w Red Bullu po prostu ten układ wewnętrzny jest tym absolutnie fatalnym, fatalnym elementem. Do tego nowy Mercedes i stary problem. Już no, zaczynamy docierać do tego, że jednak pomimo zmiany koncepcji aerodynamicznej, Mercedes cały czas no nie jest na pewno pod preferencję przynajmniej Louisa Hamiltona i na koniec parę depeszek i pytanie od Was. Tak, nadrobimy, nadrobimy ten czas tego spóźnienia poprzez, poprzez dłuższy vlog. Myślę, że z godziny 20.30 będziemy tutaj się widzieć, szczególnie, że potem będą pytania od Was. Dziękuję bardzo od razu Jackowi za, za donatana tradycyjnego. Cieszę się, że w ogóle taka dyskusja trwa już od dłuższego czasu. O, dziękuję także Gordon Freeman za Twój wkład w naszą wspólną misję. Więc to jest plan, na dzisiejszą rozgrywkę. Zanim przejdę, oczywiście, ogłoszenia parafialne, czyli przypominam, te osoby, które kupiły przewodnik Kibica w wersji e-book i audiobook w pakiecie, mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest m.in. dzień na torze kartowym i na obiadku ze mną, a także inne nagrody, plakaty i koszulki dostępne na mojej stronie. Koszulki kończymy sprzedaż w niedzielę. Przedłużyliśmy ją dlatego, że były problemy, one już zostały naprawione. Problemy z rozmiarówką na niektórych przeglądarkach, one już zostały naprawione. I tyle, jeśli chodzi o, o ogłoszenia parafialne. A dziś zaczynamy, zanim przejdziemy do tego redbullowego marazmu, zaczynamy od sportu, bo chyba po to się tutaj głównie spotykamy. Aczkolwiek ta polityka cała jest przecież elementem sportu. Grand Prix Arabii Saudyjskiej przebieg i wyniki jeśli chodzi o owe wyniki. Proszę bardzo, pojawiał się na Państwa ekranach Max Verstappen, któż by pomyślał 13 sekund ponad przed Sergio Perezem, który dostał 5 sekund kary za unsafe release pod koła Fernando Alonso w tym wielkim zamieszaniu po neutralizacji, a mimo tego bez problemu dojechał na drugiej pozycji i trzeci, najlepszy zresztę Charles Leclerc, który przynajmniej, który przynajmniej zgarnął najlepsze okrążenie tego wyścigu. Czwarty Oscar Piastri, wydaje mi się, że optimum to, co mógł wyjść, chociaż wyścig frustracji dużej spędzonej za plecami Luisa Hamiltona i go naprawdę dobrze Luis Fernando Alonso trochę szczęśliwe to piąte miejsce pomogła kwestia tych strategii rozdzielonych, o czym potem yy, i także to, że nie było Carlosa Sańca, Carlos Sainz oczywiście yy, zapełnił wyrostka Karabaczkowego. Wczoraj nie był że, ale dziś już wrócił. Ale pojechać oczywiście nie mógł. Szósty George Russell rozczarowany. Siódmy Oliver, e, Oli, Oliver Berman, czyli no absolutnie kierowca tego wyścigu. Super jazda, ale do tego przejdziemy osobno. Ósmy rozczarowany trochę, ale jednak maksimum przy tej strategii. Landa Norris. Dziewiąty Louis Hamilton. E, I dziesiąty Nico Huckelberg. Pierwszy punkt e, dla Hasa, wywalczony w bardzo ciężkich bojach także przez Kevina Magnusena. I to, co można powiedzieć po dwóch wyścigach, to to, że pod nowymi rzędami, rządami y, Has sprawuje się lepiej. E, lepiej ogarniają wyścigi, strategia była bardzo dobra i też mają lepsze tempo wyścigowe. Jedenasty Albon trochę rozczarowany, ale no, utnął na początku, nie mógł pokazać tempa, U Williamsa było stać na więcej. Potem mamy kowida Magusana, który był ogórem tego wyścigu. Trzynasty Staban Okon, Yuki Tsunoda, Logan Sargent i Daniel Ricardo. przepraszam, ogórem wyścigu był Daniel Riccardo chyba. Na końcu Walteri Bottas i Guan Yu czyli dwa samochody z Zaubera. To jest końcówka. Dziękuję bardzo Kamilu za twojego Donatana. To są nasze wstępne wyniki tego wyścigu. Jeśli chodzi o wydarzenia najważniejsze, pierwsze nastąpiło przed startem do Grand Prix Arabii Saudyjskiej i jego bohaterem był Wiki Tsunoda, który wyjechał pod koła Norrisowi. Co prawda, jeśli chodzi o wyjazdę z garaży, to jest taka procedura, że kierowcy się pokazuje, czy może jechać, czy nie może. Jest mechanik, który wychodzi, patrzy i mu pokazuje. Jak sądzicie, czy mechanik pokazał Tsunodzie, że może wyjechać, czy nie? Zgadza się, nie pokazał, w sensie że zatrzymywał go, pokazał, że jedzie inny boli, ale Jukit Sunoda jest kierowcą, który niestety średnio z mentalem siedzi. <gry> Zawsze tak było i tak będzie. E, tak, to jego czwarty sezon Formuły 1 i pomimo sygnału mechanika po prostu wjechał pod koła Norrisowi, który hamował się, ratował się hamowaniem awaryjnym. Na szczęście do niczego większego nie doszło. Sam Norris oczywiście potem sam popełnił przewinienie, za które o dziwo kary nie dostał, a powinien był dostać bez cienia wątpliwości. Jumpstart, dość duży. E, to tłumaczono tym, że czujnik nie zareagował, że miał jeszcze dużo miejsca w boksie, ale to nie jest ważne. Jumpstart przede wszystkim dlatego jest dużym problemem, że on potrafi zmylić stawkę i doprowadzić do karambolu nawet, bo wysyła sygnał innym kierowcom. Nie wszyscy kierowcy widzą dokładnie światła i teraz a dwa mogą podprogowo, czy, przepraszam, no, preferyjnie reagować na ruch innego kierowcy, więc generalnie w dawnych czasach wystarczyło rzucić o, o centymetr, ruszyć samochód, być cały czas w boksie, ruszyć o centymetr samochód, tylko zrobić ruch jeden i od razu była kara za jumpstart, dlatego że takich rzeczy po prostu się nie robi. E, mimo tego sędziowie darowali Norrisowi. Był ku temu precedens. W 2019 roku podobne przewienie powinni, po, poczynił Sebastian Vettel e, przez Grand Prix Japonii i to też mu uszło na sucho. Natomiast no akurat te rzeczy, tak jak nie jestem za nadgorliwością sędziów i zbyt dużym karaniem, akurat to jest jakiś kardynalny błąd I, i takie rzeczy po prostu powinno się zawsze sankcjonować. No ale Norrisowi się upiekło. Na starcie Max pojechał w siną dal, tyle go widziano, tyle jeśli chodzi o wyścig Mistrza Świata. Leclerc obronił drugą pozycję po bardzo fajnej walce z Perezem. Była jakaś nadzieja, że to tempo Ferrari pozwoli mu z Perezem walczyć w tym wyścigu, bo że akurat odjedzie sobie w siną dal Verstappen, to była wiadomo od początku. Ta nadzieja szybko znikła. Po prostu na którym czwartym okrążeniu zdaje się Peres go zawinął, jak się nie udał na początku, i też pojechał sobie, wsinął dalej, i nawet kara 5 sekund nie zmieniła jego sytuacji. Potem była kraksa Strola, który zarówno w piątkowym treningu otarł się o ścianę mocno, ale Bolid jakoś to wytrzymał, jak i w tym wyścigu na siódmym, jakoś tak okrążeniu wypiął i przyładował oczywiście z dużym piotrem w bariery, co spowodowało bardzo wczesne pit stopy. I tutaj był taki moment, że no, nie wszystkie zespoły mogły obsłużyć dwa samochody na raz, żeby nie było tak, tak zwanego double stacka, żeby kierowca jadący z tyłu nie stracił za dużo czasu. Więc e, w, Norris i Hamilton zostali na to, na tych samych oponach, licząc na to, że później znowu będzie jakiś safety car albo virtual safety car, i że dzięki temu uzyskają pozycję. To nie nastąpiło. Dzięki temu ostatecznie Berman dojechał na 6 pozycji na mecie, do mety, raczej byłby dziewiąty, gdyby nie to. Ja, Chociaż nie, nie widzieliśmy wyścigu w tej opcji, jakby to było w, pewnie w sąsiednim wymiarze. <gry> Natomiast prawdopodobnie tak by się wydarzyło. No i oczywiście, Fernando raczej nie byłby na piątej pozycji, choć. No Jemu może byłoby trochę łatwiej się utrzymać, ale na pewno to pomogło. No i mieliśmy sytuację tak, ogóra wyścigu jednego z dwóch, czyli Magnussen i Albon. Ciekawe jest to, że Albon potem tłumaczył Magnussona, bo powiedział, że znalazł się w podobnej sytuacji co on, kiedy walczył z Tsunodą i zdał sobie wtedy sprawę, że tam jest takie wybrzuszenie przed, przed skrętem. To jest jakaś moda przy torów ostatnimi czasy i że po prostu yy, sam się zastanawiał, czy nie zrobił tego samego Tsunodzie i by się głupio poczuł. Nie zrobił tego samego. To Magnussen jest kierowcą, który nie zostawia miejsca na torze, aczkolwiek on nie zrobi tego Specjalnie, to była właśnie ta, ta sama kwestia, o to wybrzuszenie, trącił Albona, dostał za to 10 sekund kary. Niektórzy twierdzili, że za dużo, moim zdaniem absolutnie adekwatnie, być może nawet trochę mało, yy, za recydywę. On po prostu takie rzeczy robi regularnie, często specjalnie, teraz niechcący. No i potem mieliśmy sytuację z cunodą, kiedy po zakończeniu manewru wyprzedzania nie zmieścił się w zakręcie z czołu trochę szykanę. Surowa kara, 10 sekund za coś takiego. Ale podkładka była, szczególnie, że było to drugie przewinienie, więc ostatecznie został 20. Potem jednakowo, że był w pewnym sensie bohaterem wyścigu, bohaterem w swoim domu, dlatego, że wstrzymywał stawkę tak, żeby jednące z przodu Huckelberg mógł pozwolić sobie na pit stop. Hukenberg był jednym z tych kierowców, którzy też na pit stop nie zjechali podczas neutralizacji. I tak, żeby no, miał zapas Huckelberg, żeby po swoim pit stopie wyjechać przed stawką, przed, przed grupą pościgową. I dzięki temu, tak naprawdę, Haas wywalczył ten jeden punkt, bo to było tak, że. No, mamy teraz pięć zespołów, które są najszybsze i jak nic się nie wydarzy, powinny zdobyć wszystkie punkty, czyli Red Bull, Ferrari, to jest dokładnie ta kolejność, za nimi mieszają się Mercedesy, McLareny i w tym wyścigu Astony Martina, szczególnie jeden Aston Martin, czyli pięć zespołów. Jak oni dojadą do mety, to cała reszta nie ma szans z nimi nawiązać walki, a za nimi też jest taki mały kociołek i w tym kociołku e, punkt przypadł ekipie Haas dzięki, no dzięki Kevinowi, ale także dzięki oczywiście bardzo dobrej jeździe Nico Huckenberga. Zyskał na tym Tsunoda, bo było to takie zamieszanie, kiedy próbował wyprzedzić Magnusena. Nie jest królem wyprzedzania, no ale okej, okay, takie rzeczy się zdarzają. A zamiast go wyprzedzić, to jeszcze stracił miejsce na rzecz Okona, który też na tym zyskał, bo Alpin nie masz takiego tempa, a mimo tego Okon przebił się dość mocno, dość mocno do przodu. Tyle jeśli chodzi o wydarzenie tego wyścigu, tak mi się wydaje, że z grubsza żeśmy ogarnęli to, co najważniejsze, a potem jeszcze będą pytania od was, tak jakby co, to jeszcze mi coś tam, nie wiem, podrzućcie, przypomnicie. Myślę, że pora przejść do działu kierowca po kierowcy, za to wypijemy z butelki, którą ukryję teraz, żeby nie było wiadomo jakiej marki. Bujka. Żeby to nie było, że produkt placement. Zimna woda zdrowia dada. Dobra, jedziemy, jedziemy z... Kierowca po kierowcy. Bo, no tak, po kierowcy, tak tak się zędzia nazywa. Gasni. W zasadzie skazany na niepowodzenie od samego początku. Odpadł z powodu DNF-u, powiedział, ruszał z 18 pola. Bolid był taki sam jak w Bahrajnie. Na ostatniej próbie jechałem a, przepraszam, to było z kwalifikacji, nie to miałem po... ma, ma, Mam teraz także robię notki. <grybujesz> Wybaczcie, Nowy system, robi notatek i po prostu nie wyrzucam z opisu obecnego notatek z soboty, żeby mieć je gdzieś pod ręką, na potem i zacząłem czytać swój ten. A generalnie odpad spodu biegów powiedział, to nie nasz weekend, na okrążeniu rozgrzewkowym straciłem szósty bieg, co oznaczało, że musieliśmy się wycofać. Także wczoraj miałem uszkodzenie bolidu, przez co nie weszliśmy do Q2. Czyli proszę bardzo, jednak wygląda na to, że trochę lepiej mi szło na to, że bardziej szybszym, gdzie jest więcej szybkich huków, niż na to, że yy, takim jak Bahrain, gdzie jest więcej wolnych zakrętów. To bardzo ciężki moment dla nas, powiedział. Yy, odpadł także Lance Stroll, który na silnym okrążeniu raczył był uszkodzić bo i ściany, ścianę, powiedział, dotknąłem wewnętrznej lewej ściany w zakręcie numer 22, mój błąd. I to tyle, jeśli chodzi o jego wypowiedzi. No i na mecie ostatni, może niekoniecznie zasłużenie, Guan Yu Zhou, yy, który najpierw rozwalił dość potężnie bolid w trzecim treningu, trzeba o tym pamiętać, przez co nie wyjechał na kwalifikacje, o czym było wczoraj we fanblogu, w omieniu kwalifikacji, w tym wyścigu nie, nie zjechał podczas safety cara, więc bardzo, bardzo długi jechał stint na oponach medium i to naprawdę szło mu dobrze, w pewnym momencie był nawet na dziesiątej pozycji, zjechał na 43 trzecim okrążeniu, czyli 7 okrążeń przed końcem, po czym miał bardzo długą zmianę opon i, i wyjechał na ostatni Pozycji. Znowu nakrętka na kole, tak jak z, zresztą. E, dziękuję bardzo, Januszu, za Twojego Donatana. Oczywiście, za, bo mi się świeci wtedy kolor, jak dostaję Donatana, i wtedy, wtedy odpowiadam na pytanie: który wyścig nudniejszy, Bachreń czy Judah? Bahrein był nudniejszy, w Judzie się więcej działo, ale też poznam chętnie Wasze opinie. E, ale, ale może od drugiej strony podejdźmy. który wyścig był ciekawszy? Pozytywnie, tak? Szklanka do połowy pełna. Idziemy tym torem, więc który wyścig był ciekawszy? Yy, Juda czy Bahrain? Moim zdaniem Juda była ciekawsza. Yy, co mówił Joe? Wszystko szło dobrze, bardzo długi stint i bardzo dobre tempo na no, Ponach Medium. Długi pistop załatwił sprawę. Drugi raz to samo w naszym zespole. Musimy to poprawić, to jasne. 17. Postarcie z 16 pola, Walteri Botas. Nie wyszedł z Q1, bo go przyblokowano na ostatnim okrążeniu, ale jeszcze raz, to wczoraj było mówione. Po starcie wyścigu spadł na 17 miejsce. A potem, no potem po prostu była mizeria. Ciężki wyścig, brakowało nam tempa, szczególnie na twardych oponach, których nie byliśmy w stanie uruchomić, czyli po prostu nie byli w stanie ich dogrzać. No i znów był problem z, nakr z nakrętką podczas pit stopu, tym razem nie w jego samochodzie, tylko w Joe. To oczywiście zmartwienie. W jeden tydzień niewiele dało się zmienić. Teraz mamy dwa tygodnie, aby nad tym popracować. 16 po starcie z 13 pola. No jedno z zaszczerowań tego wyścigu. Nie, nie, myślę, że nie, nie będę robił spoilera, jeżeli powiem, że w co przed Grand Prix Australii, gdzie wrócimy jeszcze na propsy i DISA, jest jednym z głównych kandydatów na DISA. E fatalne kwalifikacje, oczywiście. Dopiero 14 pole, podczas gdy Tsunoda był o wiele, wiele wyżej, o wiele lepszy. Tracił 46 do Tsunody, e na swoim e na swoim ostatecznym okrążeniu. No i potem startował z 15 pola i z, yy, przepraszam z pola i zawinął go od razu Hulkenberg po pit jechał ostatni po tych pit przy przez safety carze. no i jeszcze na koniec wyścigu balną. Zawsze mi się jak jest w takiej sytuacji jakiś że jeszcze i nam jeszcze to mi się zawsze przypomina wesele z jak ten jak ten weterynarz przyjaciel Wieśka jedzie Chyba po pieniądze do domu, pijany, i w, co oczywiście nie, nie, nie wolno. I potem mu opowiada policjant, że ten, że nie zatrzymał się na, 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 na stopie chyba, czy na wezwanie się nie zatrzymał i jeszcze nam w ten, w samochód uderzył i musimy płotnie klepać. Jakoś nie wiem, muszę, muszę ten cytat domasterować i ten i wykorzystać go w którymś programie. Ale generalnie Wesela Smarzowskiego to jest, lubicie jak czasem mówię o filmach, jest to kapitalny film, jest to naprawdę doskonałe kino. Eee, co mówił H y, Ricardo? Jak się tłumaczył? Ciężki wyścig. Jedyna dobra wiadomość, że dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. To pozytywne, gdy wiesz, co się działo, czyli pozytywy w negatywach. Przynajmniej się nie uśmiechał, no to już w ogóle. Thank you. Jeżdżę od dawna i wiem, jakie to uczucie, gdy coś jest nie tak. Czyli coś było nie tak. Pan o przyrodzie mówi. Bolesny weekend. Miałem też długi pit stop, a pod koniec za mocno najechałem na tarkę i obróciłem się. To było dobre podsumowanie tego weekendu. W Melbourne będziemy lepsi, naprawimy ten problem. Tak jest, będzie lepiej póki co jest. Musi być gorzej, żeby potem mogło być lepiej. Tak to przedziała w życiu. Sargent 15 postaci jest z 19 pola. Co prawda w, te, też w, podczas treningów, tak? On przeładował ścianę i wypiął sobie koło, ale muszę powiedzieć, że. Nawet spokojnie jechał tam, długo jechał za, tą, za tym pociągiem Magnusena, nie, nie wjechał w tył żadnemu kierowcy, z toru nie wypadł. Więc ostatecznie jest to jakiś, jakiś sukces, ale nie, nie był zbyt zadowolony. Powiedział, nie było, ale nie było źle, dobrych pierwszych 35 okrążeń, pod koniec trudniej było wykorzystać potencjał Bolidu. Za, długo, za dużo czasu minęło, nie, za, za dużo czasu zajęło mi zrozumienie, napisałem za długo, <grym>, za dużo czasu zajęło mi zrozumienie, że można jechać szybciej. To mi się jakby przypomina z tą wypowiedzią, którą miście w przewodniku Kubica Formuły 1, który bardzo polecam, bo są tam bardzo obszerne opisy tego, co się u kogo dzieje. Jakoś się dobrze sprawdzają teraz. Jak bo mnie to zachwyciło, jak w zeszłym roku przyznał, że przez długi czas nie był w stanie zjażyć, że ma tyle przyczepności, że ona jest o tyle większa, co jest jakąś podstawą dla kierowcy. Jeden z podstawowych jakby elementów kierowca, szczególnie zdolnego kierowcy, to jest to, że wsiada do czegokolwiek, i co ma koła i w bardzo szybkim czasie w kilku okrążeń zaczyna czuć, gdzie jest granica przyczepności. Jest to kardynalna, podstawowa umiejętność kierowcy, szczególnie na poziomie Formuły 1. A to jest coś, co mu zajęło dużo czasu. E, no i teraz mu znowu dużo czasu zajęło że zrozumienie, że być może na tych oponach może oszczędzać coś takiego, że na tych oponach może jechać szybciej w końcu w sobie wyścigu, Więc tak to było. 14. E, po starcie z 9 pola, czyli bardzo, bardzo dobrego Yuki Tsunoda. E, no miał ten wyjazd z boksu oczywiście pod kołnierza, kiedy nie jakby nie zaważył sygnału mechanikacji. Jest oczywiście ogórlandią, tak, tak, kierowcy profesjonalni tak nie jeżdżą. No ale czy, czy. Ja wiem, zawsze zdaję sobie. Gdzieś z tyłu głowy, jak mówię o cenodzie. Mówiąc rzeczy oczywiste, bo to są rzeczy oczywiste. Mam z tyłu głowy te osoby, które go bardzo lubią. Ja, te ja też go w sumie lubię i są oburzone tym, że ja tego biednego cudę tak jadę. Ale kochani, no wybaczcie mi, ile można, nie? W sensie, że to jest czwarty sezon. jego ja On cały czas robi takie rzeczy. Tutaj krzyczę przez radio, tutaj jakieś te numery w Bahrajnie, tutaj wyjechał pod koła samochodu, mimo tego, że mechanik powiedział, że ma się zatrzymać. Ty jest, to jest sama torka, nie? To jest czwarty sezon. Takie rzeczy nie uchodzą, więc on jest fajny. Ja rozumiem, że go lubicie, ale no wybaczcie, no, ja nie biorę tego, nie wystawam tego z palca. Mówię o rzeczach, które miały miejsce i widać na ekranie. I mam chyba prawo jakoś uznać, że po 30 latach obserwowania tego sportu ponad, że jednak to nie przystoi, że kierowcy Formuły 1, po 4 latach Formuły 1 raczej tak nie powinni robić. Chyba, że się mylę. Anyway. Yy, tak, na starcie wyprzedził go Stroll, przepraszam, cisnął go też Berman i po starcie dopiero Berman go wyprzedził. Potem jeszcze Magnussen go wyprzedził, kończąc manewr pozatorem. No i tam się snuł, prawda? Miał na 29 okrążeniu, zrobił kontrę na Magnusena, walczył o 12 miejsce, ale z Magnusena go wywiózł z W ogóle z tym wyważeniem to jest ciekawe, bo jeszcze niedawno trzeba było zostawić miejsce po zewnętrznej, a teraz znowu wydaje się, najgorszym sędziowaniem jest brak konsekwencji, bo teraz wydaje się, że znowu można nie zostawiać miejsca i można wywozić kierowców z toru. I powiem tak, i ja uważam, że to dobrze, bo, bo tak się kiedyś jeździło, a tu kiesz po zewnętrznej to jest twoja sprawa. Wewnętrzna to no, nie możesz. Skręcić bardziej czy zachować bardziej czasami, więc no, kierowca, którego atakujesz i, i się z nim zrównasz, raczej powinien mieć na względzie, że jak skręci, gdy tam jesteś, to się zderzycie. Ale jak atakujesz po zewnętrznej, się nie myślisz w to, że no to it's your problem, tak? Ale problem w tym, że. Tak, tak nie miało być, tak to, to zostało zmienione, I, a jednak znowu wracamy do, do starego, dobrego systemu i ten brak stałości, prawda, to, to jest największy problem, jeśli chodzi o nieosądziowanie formuły. No w każdym razie wywieziony przez Magnusana, stracił jeszcze pozycję na rzecz e, Okona i jeszcze na 34. okrążeniu zawinął go Albon, spychając na 15. miejsce, ale dzięki spistowowi Joe awansował jedną pozycję i był 14. I mówi tak. Popełniłem kilka błędów, ale miałem też problemy z przyczepnością. Przepuściłem kilka samochodów za sobą i był to mój błąd, ale bolid był trudny w prowadzeniu. Trudne sprawy. Trzynasty po starcie z siedemnastego pola, bo Sebastian nie, też nieźle mi ten przygrzewa, to te lampy. Esteban Okon na starcie zwinął Botasa, potem dużo walczył z Albonem o czterste miejsce. Trzeba powiedzieć, że... Okon miewa swoje momenty, w sensie nie znalazł się przypadkowo w Formule 1, jest kierowcą bardzo zdolnym, bardzo szybkim. To, że mu się głowa gotuje w różnych sytuacjach i że robi też głupoty na torze, czego nie naprawi już nigdy, no to inna sprawa, ale to się sprawdza czasami, a nawet częściej niż czasami, dlatego się znalazł w Formule 1, więc jak, jak, jak wyda, to wyda. I akurat w tym wyścigu mu raczej wydawało bardzo fajnie wykorzystał tę walkę Tsunody z Magnusanem o 12 miejsce, żeby zawinąć Tsunodę. Ale potem z jakby album go ostatecznie wyprzedził. Eee, to nasz maksymalny potencjał, a może nawet wycisnęliśmy więcej, bo na pewnym etapie byłem jedenasty. Chyba nawet na dziesiątym miejscu, w sensie, że uwzględniając jeszcze, Joe musiał zjechać na pistop. Przy tym samym chaosie udało nam się nadrobić pozycję, ale nie starczyło nam prędkości, musimy dalej szukać prędkości w Bolidzie. Skorzystam z tego, że nasz moderator, Daniel Milewczyk, którego tradycyjnie serdecznie pozdrawiam, porosił o nakramienie algorytmu. To jest coś, o czym ja czasami zapominam, więc jeżeli lubicie się ze mną spotykać, i jest fajnie to poproszę kciuki do góry, gdyż to pomaga algorytmowi, to pozwoli, że będziemy się częściej spotykać. Zachęcam do subowania, będzie się częściej pojawiało, że, że jest kolejny materiał, a tych materiałów jest całkiem niemało. I na koniec jeszcze dzwoneczek, ding, to on już w ogóle sprawi, że będziecie mieli jeszcze większe szanse, że się będą pokazywały wiadomości, że jest jakaś treść. Idąc dalej z programem 12, postaci jest 13 pola, Magnus rozbawił mi jego tekst po kwalifikacjach, powiedział, że mogło być znacznie gorzej. No potem w wyścigu to już mówiliśmy tak A, że wjechanie w Albona po restarcie na obronie i uszkodzenie mu delikatnie skrzydła, moim zdaniem żenujące, ale Albon go potem bronił. 10 sekund kary, potem 10 sekund za opuszczenie toru po wyprzedzeniu tsunody. To trochę takie surowe, ale ostatecznie w kumulacji może i się też należało. Potem ciągnął za sobą cały pociąg, blokując kierowców, żeby Huckelberg po sobie wyjechał z przodu, więc ostatecznie jest jakby bohaterem zespołu. Przy pierwszym incydencie nie chciałem doprowadzić do kontaktu. Tam ściana wystaje i źle to oceniłem, i niestety doszło do kolizji. Tak wyszło. Mieliśmy dobre tempo, ale niestety dostałem drugą karę za Tsunodę. Nie był to najlepszy dzień w moim wykonaniu. No, no shit. Ale nadrobiłem to trzymając wszystkich za plecami, aby Niko mógł wrócić na swojej pozycji po pit stopie i zdobyć ten punkt. Dziś naprawdę na niego zasłużyliśmy. Zasłużyli, naprawdę. Do tego drugi wyścig z rzędu mieliśmy dobre tempo, co jest bardzo budujące. Trzymam kciuki za Alpin, za Hasa. Za wszystkich, <grym>, ale za Hasa, bo <grym>, fajnie. No po prostu szefa mają w końcu jakiegoś normalnego i to niby szef to jakiś czas zajmie, zanim zrobi zespół postępy, ale w przypadku tak słabego szefa, jakim był Steiner, to naprawdę niewiele trzeba. Jeszcze raz wrócę do jednego z moich ulubionych cytatów z Josta Capito, kiedy objął szefa nad Williamsem po, po szefowej królowej palu, Padoku, kiedy powiedział, że był zaskoczony, jak bardzo można zyskać czas na to, że bez żadnych zmian technicznych, tylko poprzez odpowiednie ustawienie zespołu, żeby działał prawidłowa, tak, żeby po prostu porządku w tym, jak to ująć, żeby było dobitnie, a z drugiej strony, żeby nie to zdemolować... nie ma takiego słowa, żeby ocenić to, co zrobiła tam szefowa, więc po prostu niech to pokryje zasłona milczenia tego, co tam zastał, jest kapito I potem jak wszedł, zaczął robić porządki z zespołu, który nic nam nie poprawił jeszcze, jeśli chodzi o, technicznie w ogóle nic, a już i tak mieli dla Przewniki. Jedenasty, czyli ostatni niepunktowany, Albon. Cóż on tam powiedział? Znaczy, po pierwsze, był to naprawdę bardzo dobry wyścig Albona, szczególnie ta, ta końcówka, ale no po prostu utknął w tym pociągu... A, to, re, refleksja. Zgodnie z oczekiwaniami, no w trzecim sezonie obecnej formuły technicznej, no już niestety te samochody z większym dociskiem od podłogi, no nie ułatwiają tak bardzo wyprzedzania, jak, jak, jak to było w zamyśle. Czyli jakby ten cel... No już kiedy są do, bardziej dopracowane i są mniejsze odległe, różnice między samochodami, on po prostu no, jest dalszy od re, realizacji. Zamiast się przewidzieć, to coś oddala. I to zwiastuje, że będziemy mieli mniej ciekawe wyścigi w tym sezonie niż poprzednim. Po prostu ten, no, ten efekt yy, przestaje funkcjonować. I to był przykład właśnie tego, że Huckelberg mógł tak robić, w takie, co też trzeba robić umiejętnie, oczywiście, by tak blokować rywali. I też sprawiło, że na przykład Albon nie mógł odrobić się wcześniej strat i zdobyć punktu. Powiedział tak, świetny wyścig Hasa, perfekcyjnie rozegrali strategię. Niko powinien oddać połowę premii za punkt Kevinowi, bo z pewnością grali zespołowo. To było frustrujące, Has zamienił się z Williams w, w, w Williamsa jest rakietą na prostych, a my byliśmy jednym z, z najwolniejszych bolidów, więc ciężko było wyprzedzać. Szkoda, bo mieliśmy wspaniałe tempo i gdy się przebiliśmy, mogliśmy je pokazać, ale nikt nie lubi być jedenasty. Dla nas jednak wyścig był ok. O incydencie z Magnusonem przyznał, że początkowo był wkurzony, ale potem zrozumiał zagranie Kevina, kiedy sam po wyprzedzeniu tsunody ścigał się z nim do czwartego zakrętu i zdał sobie sprawę, że ta ściana z boku. Więc, więc mówi tak, ostatecznie. Dla mnie to był racing incident. Nie podoba mi się ten zakręt. Nie rozumiem, czemu robimy zakręty, w których ściana wystaje. To jakiś dziwny trend ostatnich lat. Ciężko ocenić odległość od ściany, zostawiasz miejsce, a w ostatniej sekundzie musisz jeszcze odbić i możesz zostać. I możesz kogoś przycisnąć. Mam, miałem trochę uszkodzone skrzydło, poza tym nic wielkiego, mówi po tym incydencie. I tyle jeśli chodzi o niepunktowaną dziesiątkę, a teraz pora przejść do bohaterów dziesiątki punktowanej. Dziesiąte miejsce po starcie z 15 pola. Niko Huckelberg, co prawda, miał awarię w kwalifikacjach i stracił moc. System paliwowy się zepsuł, ale w niedzielę bolid dojechał do mety w wyścigu. Po starcie zawinął Albona, wszedł na trzynaste miejsce. Potem nie zjechał na pit stop podczas neutralizacji i mówi tak. A i potem Kevin ogranił utyłek. Ja po prostu naciskałem. Więcej o ten punkt walczył Kevin. Powiedzieli mi, że nadstawiał za mnie i zespół wstrzymując wszystkich. Dzięki niemu wyrobiłem przerwę i miałem przestrzeń na pit stop. To się przydało. Ostatecznie zdobyłem jeden punkt, który w obecnych czasach jest dość cenny. Mamy pięć zespołów na czele i jeśli nikt nie odpadnie z wyścigu, reszta nie ma szans na punkty. Dlatego trzeba wykorzystywać tę okazję. Odwdzięczę się Kevinowi Potem. Potem, panie kochany Potem. Yy. Jakieś filmowa się robi ostatnio. Nie. Dziewiąty po starcie z ósmego pala Lewis Hamilton. E, oczywiście fakt, że nie zjechał na pit stop, no bo nie, nie, nie chcieli zrobić double stacka, podwójnego pit stopu. A potem brak VSC czy no neutralizacji sprawił, że był dopiero ósmy, ale trzeba powiedzieć, że przejechał naprawdę solidny wyścig. Szczególnie biorąc pod uwagę, że, że nie za bardzo dogaduje się z tym y samochodem. Przez chwilę był trzeci po tych pit stopach, no ale potem go wyprzedzili i osiadł na tej piątej pozycji, której bronił bardzo dzielnie i ostro przed Oskarem piastri. Raz piastri go wywiózł z pierwszej szykany, jeszcze raz moim zdaniem całkowicie prawidłnie, ale na nowe interpretacje regulaminów, które weszły jakiś czas temu nieprawilnie, no ale znowu jednak tak można, więc to jeszcze raz dziękujemy sędziom za, ta, za tę klarowność, że cały czas ona trwa. Potem McLaren złożył na niego skargę, niby że tam, że zegzakował w strefie hamowania. Eee. Bardzo dobre tempoty trzymał na oponach medium, trzeba powiedzieć, szczególnie w środkowej części wyścigu. W końcu na 37 okrążeniu zjechał po oponę soft, wrócił na 9 pozycji tuż za Norrisem, który miał długi pit I pod koniec Norrisa cisnął. W planie był długi przejazd na pierwszym komplecie opon w nadziei, że na virtual, virtual Safety Car czy coś takiego, ale to się nigdy nie zdarzyło. Warto jednak było zaryzykować, choć ostatecznie straciliśmy przynajmniej jedno miejsce. Dałem z siebie wszystko i to był najlepszy możliwy wynik. Kolejne wyścigi będą wyzwaniem. Na wszystkich szybkich torach będziemy mieli trudniej. Przy obecnym bolidzie jesteśmy za to dobrze w wolnych zakrętach, więc to jest prognostyk na dalszą część sezonu. O tych problemach Mercedesa jeszcze powiemy w oddzielnym o, podrozdziale. Ósmy po starcie z szóstego pola Lando Norris. Podał się pokonać Piastriemu i w kwalifikacjach, i później e, w wyścigu. E, Rozmawiał z Alonso po kwalifikacji i Alonso powiedział, że są tak wolni na prostych McLarenie, że jest bezpieczne. Po czym Alonso piastry przeżył bardzo łatwo, ale Norris był w innej sytuacji. Zrobił ten fatalny jump start, który uszedł mu na sucho, choć nie powinien. No i ledwo wybronił w szóstej pozycji po starcie, tam Jureczego cisnął mocno, a, a Iluis próbował z drugiej strony, ale jakoś się udało. Gdy nie zjechał na pit podczas safety Car wyszedł na chwilę na prowadzenie, ale potem go wyprzedzali kolejno Verstappen, Perez i na końcu Leclerc, aż spadł na czwarte miejsce, gdzie jechał aż do pit stopu na 38 okrążeniu. 4,1 sekundy spędził na stanowisku serwisowym, czyli no tak minimum o dwie sekundy za dużo. A biorąc pod uwagę, że McLaren jest rekordzistą świata, 1,8 sekundy pit stopu, no to nawet można powiedzieć, że minimum o 2,1. Wyjechał na 8 pozycji tuż przed nosem Louisa Hamiltona. Oba jechali na softach i byli około 6 sekund za Bermanem, którego mieli ścigać ścigali do pewnego momentu. By, była chwila, kiedy bronił się z przed Luisem za co dostał ostrzeżenie, biało-czarną flagę. Co było o tyle ciekawe, że przecież ponoć czego ja akurat nie wiedziałem może Wy widzieliście, ale ponoć dostał ten znaczy, ponoć Hamilton się jeździł z egzakiem w strefie hamowania przed Piastem, więc to było o wiele, o wiele groźniejsze. Natomiast to, co mógł zrobić, to co mógł jak się bronić Norris, to powiedzieć, że no, ja nie chciałem go jakby blokować. I chyba też faktycznie o to chodziło. Chciał zerwać to, tak? czyli czynienie rytmiczne, żeby, żeby Luis się pod nim nie, nie podpinał, a to nie jest zabronione. No ale dostał mu tą o czarną flagę. No i na mecie był ósmy yy, i powiedział tak. ósmy, dobrze mi się daje. Bo Lewis był dziewiąty, tak, postać z ósmej pozycji. Podjęliśmy trochę ryzyka, starając się nie jechać długo na oponach Medium w nadziei na długi safety car, ale ten nigdy nie wyjechał na drugi, a nie na długi. Chciałem spróbować czegoś innego, mogło się udać i jestem zadowolony. Osiągi Bolidu były dobre. Straciliśmy dziś kilka punktów, ale zrobiliśmy co się dało po wyborze tej strategii. Nasze tempo jest takie samo jak tempo Astonów i Mercedesów. Red Bull i Ferrari są dość daleko z przodu ocenia. I moim siódme miejsce. Człowiek, na którego wszyscy czekają, czyli Oliver Berman po jednym tylko treningu wsiada do samochodu i w jedenaste pole startowe wyjeździł tuż 3-4 setne sekundy za Lewisem Hamiltonem, niewiele brakowało, aby go zepchnął do kolejnej sesji. Wyścig ruszał na softach, podczas gdy większość kierowców oprócz Bottasa ruszała na panach. medium, w zasadzie wszyscy na mediumach oprócz niego i Bottasa utrzymał pozycję, była taka jego cisną cnodę, ale... Ale nie dał rady na początku. Po restarcie dopiero wyprzedził tsunodę i wszedł na 11. miejsce. Potem zawinął Joe, który jechał oczywiście na starszych oponach i w steak, ale jednak jest o wiele bardziej doświadczonym kierowcą, i wszedł na 10. miejsce. Tasował się trochę z Hugenbergiem, Dość długo o 9. miejsce. W końcu go zawinął na 21 okrążeniu. Trochę mu to zajęło, ale Hulkenberg co dużo mówić, stary Vega, i do tego jeszcze bardzo szybki był na prostych has, co zresztą przyznał wcześniej Albon. Po pit stopach Norisa i Louisa Hamiltona awansował na siódme miejsce i trzymał mega dobre tempo na już mocno zużytych oponach twardych, które nie były wcale takie proste do użytku. I powiedział tak: Wspaniały wyścig, całkiem dobrze zarządzaliśmy tempem. Szkoda, że wyjechał safety car. Nam to nie pomogło. Mi się wydaje, że pomogło, bo pomógł w tym, że zanim jechali potem Norris i Hamilton ale ten stint na twardych oponach, szczególnie pod koniec, gdy nie ścigali rywale z tyłu, jechałem z gazem w podłodze, czyli cały czas napierał. Okrążenia kwalifikacyjne za okrążeniem. Widziałem na ekranie, że wyjeżdżają z boksu, mówię o pit stopach już Norrisa i Hamiltona, że wjeżdżają z boksu i, i wiedziałem, że wjadą na miększych oponach. Pogodziłem się z tym, że mnie wyprzedzą. Potem widziałem na wyświetlaczu, że nadjeżdżają, ale udało mi się ustabilizować przewagę. Trochę mi pomogło, że ze sobą walczyli, ale też miękkie opony nie działały tak, jak tego oczekiwali. Przejechałem dobry wyścig. Jedyne, czego żałuję, to to, że tak długo zajęło wyprzedzenie Niko. Jechałem w końcu szybszym bolidem i powinienem był go wyprzedzić szybciej, ale on ma doświadczenie i wie, jak korzystać z prądu w dobrych miejscach. Bardzo fajne ostatnie, trochę te wypuści. Problem polega na tym, że gdy wyładujesz baterię, próbując wyprzedzić się, wyprzedzić i się nie uda, musisz zaczekać kilka okrążeń, aż znów bateria się naładuje. To kosztowało mnie dużo czasu i straty do kierowców z przodu. Poza tym byłem zadowolony. Pomyślcie sobie, jak ciężko po czymś takim będzie wrócić... A, jak strasznie musi mu zazdrościć koledzy z Formuły 2, że z dnia na dzień pustu koreś wchodzi i debiutuje w Formuły 1, do, do tego jeszcze Ferrari Ferrari. Będzie teraz półbogiem trochę po tak, po tak dobrym wyścigu. A po drugie, jak ciężko mu będzie wrócić po czymś takim do Formuły 2, kiedy pojechał wyścig Formuły 1 Ferrari, do tego pojechał tak dobrze i nagle ten... Zderzenie z rzeczywistością. Szósty George Russell po starcie z siódmego pola. Mówi tak. Przez cały wyścig patrzyłem na plecy Fernando. 40 okrążeń w przedziale 1,1 1 do 1,6 sekundy za nim. Trochę frustrujące. Nie byłem w stanie się zbliżyć. Długie popołudnie. Musimy zrozumieć, co dzieje się z Bolidem. Bolid ma potencjał, ale nie pokazuje się podczas weekendu, kiedy to jest potrzebne. Ten potencjał, w sensie. Zmieniają się jego osiągi. Musimy zrozumieć, czemu. Piąte miejsce po starcie z czwartego pola. Znowu super kwalifikacje dla Fernando Alonso. Obronił. Pozycję na starcie, ale już na drugim okrążeniu zawinął go Piastri, spychając na piąte miejsce. Pod koniec ścianę. Po pit stopach jechał na siódmej pozycji, ale awansował po pit stopach późniejszych Luisa Hamiltona i Lando Norisa. A potem to, to co ważne, kontrolował przewaga nad, nad Norisem i to było bardzo budujące jeśli chodzi o e, Astona. Czuję się wspaniale jeśli chodzi o wynik. To był dobry wynik, a tempo lepsze niż w Bahrainie. Wciąż jesteśmy szybsi w, kwalifi w kwalifikacjach niż w wyścigu, ale byliśmy w stanie walczyć z McLarenami i Mercedesami. Znowu piosenka, wysoki sądzie, ja z Mercedesem. Nie, przepraszam, nie wolno używać tego słowa. Ale świetny utwór z Kazika. Ferrari i Red Bull wciąż są krok z przodu ale czułem się komfortowo w bolidzie. Zrobiliśmy mały krok w dobrym kierunku, lecz musimy poprawić tempo wyścigowe. Dziś pomógł nam safety car, bo Norris i Hamilton nie mogli stanąć w tym samym momencie, co kolega z ekipy, a my skorzystaliśmy z tego, a także z kontuzji Carlosa. No bo z całym szacunkiem z dla Bermana, gdyby Carlos jechał tym samochodem, no raczej byłby z przodu. Czwarte miejsce, po starcie z piątego pola, Oskar Piastri. Na początku zawinał Alonso i wszedł na czwarte okrążenie. Po pit stopach był na szóstej pozycji, ale przed nim jechał Hamilton i, i no długo, długo cisnął Hamiltona bez, bezskutecznie, aż w końcu Hamilton zjechał na pit stop. Była to ostra walka. No tam było kilka ataków, że się nie zmieścił w torze po prostu. I mówi tak. Wyścig był ok, niewiele więcej mogliśmy zrobić. Utnąłem na 20 okrążeń za Luisem, co było frustrujące, ale ostatecznie niewiele to zmieniło, bo nie miałem tempa bolidów z przodu, więc jestem całkiem zadowolony z mojej pozycji. Brakowało nam prędkości na prostych, a do tego nie za, dobre, nie za dobrze nam szło w ostatnim zakręcie. Ustawiasz dwie proste obok siebie, i taki zakręt między nimi, i mamy problemy. No bo to jest w zasadzie tak ten bardzo szybki ten drugi sektor, i przed nawrotem tak naprawdę prosta, nawet jak z łukami, to raczej na pełnym gazie i potem wolny zakręt, w czym za, McLareny za bardzo nie rządzą a, i wyjścia na kolejną drugą prostą, na której były zbyt wolne. Niestety. I trójka na podium. Trzecie miejsce po starcie z drugiego pola Charles Leclerc. Który na koniec walnął najszybsze okrążenie. Nie miał szans z Perezem, ale też był szybszy od pozostałych, więc e, po pistoletach stat na, na piąte miejsce, ale zawinął najpierw Hamiltona, potem Norisa i wszedł na trzecie miejsce i mówi. Mieliśmy całkiem dobre tempo, bo mamy najszybsze okrążenie wyścigu. Trochę wstrzymywał mnie DRS. Chyba miał jakiś problem z DRS-em. Wyścig był ciut nudny, bo Red Bull był za szybki, a za nami nie było rywali, ale zdobyliśmy maksymalną liczbę punktów, a taki był cel. To jest fajne. Drugie miejsce dla Pereza. Nieudany pierwszy atak, ale też ostrożnie z tym Leclerc'iem, którego potem bez mydła zawinął na czwartym okrążeniu. Po safety carze wyjechał na czwartej pozycji, wyprzedził Luisa Hamiltona, a potem oczywiście także Norisa. W międzyczasie dostał 5 sekund kary za unsafe release, co jest oczywiście winą zespołu pod koła Fernando Alonso i mówi tak. Zrobiliśmy dobry postęp, start był wspaniały, ale Charles się y, utrzymał. Potem mieliśmy fajną walkę. Po wczesnej neutralizacji był to wyścig kompromisów, bo miałem bardzo długi stynt na twardych oponach. Początkowo było ciężko je dogrzać, trudno było walczyć z Luisem i Lando, ale ogólnie to wspaniały dzień dla zespołu. Zrobiliśmy dobry postęp po Bahrajnie. przejechaliśmy na inny tor i jesteśmy najszybsi. No niestety, szkoda, że dostaliśmy karę, ale na szczęście nie zaszkodziło nam to w wyścigu. Niech się na tym zastanowić. No przecież siłą Red Bulla jest właśnie ta aerodynamika, więc było chyba oczywiste, że jak przyjadą na tor to będzie jeszcze lepiej niż w No Ale była ta nadzieja, że McLarena szczególnie. Nadzieja matką głupich nibyże, ale z drugiej strony nadzieja nic nie kosztuje, więc przynajmniej jest za darmo. Taka darmowa matka. Pierwszy po starcie z pierwszego pola Max Verstappen obronił pozycję na starcie i tyle go widziano. Fantastyczny weekend dla zespołu i mnie, i dla mnie. Bardzo dobrze, że dla niego, a nie dla mnie. Dla mnie też to był spokojny weekend. Bardzo dobrze czułem się w tym bolidzie. Było ciężko jechać na tak długi, stint, tak długi stint na twardych oponach. Ostatnie okrążenia na zimnych oponach było zimno, ale mogliśmy kontrolować przewagę, że opona był zimna. Po prostu dla porządku, bo wszystkich cytuję, więcej go cytuję, ale w zasadzie on nigdy nie ma nic ciekawego do powiedzenia po wyścigu, bo po prostu jedzie sobie i i nikt mu nie jest w stanie podskoczyć. Tyle jeśli chodzi o kierowca po kierowcy. Teraz przechodzimy do klasyfikacji Mistrzostw Świata. Tradycyjnie narodziła się nowa świecka tradycja. Eee, proszę Państwa eee, Max Verstappen 51 punktów przewagi nad kolegą z ekipy Sergio Perezem. Trzeci Charles Leclerc na szczęście, na szczęście dla niego, a swoje nieszczęście Carlos Sainz miał eee, zabieg, operację. Eee, czwarty e, Georg Zwróć uwagę, że spory już przed Luisem, ale Luis, co to drząbić, stracił swoje prawa w Los Angeles, tak? nie jest już projektorem kierowcą Mercedesa i to się bardzo uwagę, jak się nagle odmieniło, ale nie, on nigdy nie był numer jeden. nigdy nie był faworyzowany, moim absolutnie, to były pomówienia. Okej, okay, wszyscy widzą, prawda? Klasyfikacja na razie jest dość, dość uboga, ale oddaje już pewne tendencje. No brawo dla Nico Huckenberga za, za ten jeden punkt. Dla, dla nas astrologia. No i Oliver Berman, 6 punktów już pewnie do końca sezonu. Natomiast, no, Kevinie Magnusenie, z całym szacunkiem i sympatią za to, że ten punkt wywarczyłeś dla Hasa, pomagając Huckenbergowi. Pora się pożegnać, bo. Ten fotel jest potrzebny dla Bermana, przecież Ferrari nie posadzi go w swoim samochodzie, mają Hamiltona na przyszły rok i Leclerca na wiele lat, a koleś musi jeździć już, więc to sobie załatwił. Więc no, miejscem naturalnym będzie has, bo to jest team satelicki Ferrari, mają nawet biuro, jedno z biurów w Maranello, za to miał część ludzi, których Ferrari nie mogło pomieścić przy limicie budżetowym. Nie, więc przypuszczam, że będą mieli dobrą zniżkę na silniki i inne elementy, po to, żeby Berman jeździł w tym samochodzie. A samochód musi oddać albo Huckleberry, albo Magnussen. Czyli nie Magnussena nie ma absolutnie żadnego sensu, bo jest daremny. Więc pragniemy pana pożegnać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie. Taki jestem niedobry. Dobra, klasyfikacja. Konstruktorów, kto by pomyślał, że po dwóch wyścigach będzie prowadził Red Bull, ale Ferrari, proszę bardzo, z całkiem niezłym tutaj dorobkiem. Potem McLaren przed Mercedesem, uuu, tak nie powinno być. To jest dość interesujące. To będzie ciekawa walka o to trzy miejsce, bo tak będzie pewnie podobnie. Znaczy, bo, 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 ta kolejność, którą teraz widzimy, pierwsze zespoły, to jest kolejność prawdopodobnie do końca sezonu. Pierwsze będzie Red Bull, drugie Ferrari. No to wszystko wskazuje, chyba, że dojdzie do jakiejś ultra implozji w Red Bullu. O trzecie miejsce McLaren będzie walczył z Mercedesem. Zobaczymy, może gdzieś w trakcie sezonu ktoś będzie gonił Ferrari, ale myślę, że mniej więcej to tak będzie wyglądało. No i piąte, stan Martin, nawet jakby poprawili, boli taki, że byłby lepszy od Mercedesa i McLarena, sam jeden Fernando Alonso czterech kierowców Mercedesa i, i McLarena nie pokona. Tak? To, to nie, 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 ma, no, nie, ma, nie ma bata. Dalej, dalej jest jedna wielka niewiadoma, bo tutaj pustu mamy taki mix firmowy, wszyscy są tak blisko siebie, że oni będą wyrywali te pojedyncze punkty przy różnych okazjach i, i rozstrzygnięcia jakby w drugiej piątki w Mistrzostwach Świata Konstruktorów będą po prostu losowe. Inaczej być nie może. Dziękuję bardzo Robercie za, za hojnego. Donatana. Natalia. się mi tutaj zaświecił na, na pomarańczowa. Jedna rzecz jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego punktu programu, czyli oceny debitanta, bo mamy już dwa razy dwa wyścigi w sobotę robione, bo Ramadan się zaczyna. Und. Będzie jeszcze trzeci w Las Vegas. Na początku, znaczy nie było tak, żebym miał jakiś z tym wielki problem, że są wyścigi w sobotę, natomiast to no wiadomo. Tam nie byłem przyzwyczajony za, za mojej kadencji, żaden wyścig się w sobotę nie odbył, no ale w tym Las Vegas. Jakoś było to okej, okay, tylko że wtedy oglądałem na miejscu, a teraz oglądam z domu. I pytanie, szczególnie jeśli chodzi o komentarze już po tym materiale, pod, bo tutaj mi ciężko będzie się do niego odnieść. Co yy, sądzicie? Czy wyścigi w sobotę wam się podobają, czy nie? Bo mi się podobają. Wiecie dlaczego? Bo będę miał wolną niedzielę. Znaczy ona nie będzie wolna, bo, bo jutro jest spot position i w zasadzie pracuję codziennie. Yy, albo prawie... Nie, codziennie pracuję. Codziennie. Every day. Więc, może nie wiem, cztery dni w roku, kiedy nic nie robię kompletnie, w sensie z pracą związanego i tych ich to chyba przesadzam. Chyba przyciągnęło 50%. Chyba są to bardziej dwa albo trzy dni, no ale okej. Okay. No bo nawet. No, przynajmniej zawsze codziennie czytam newsy, no ale nieważne. No w każdym razie yy, podoba mi się. Wyścigi w sobotę mi się podobają, bo jutro będę miał spokojniejszy dzień i, i, i na przykład odwiedzę mamę i tak dalej, więc yy, dla mnie jest naprawdę fajnie, ale pytanie, jak Wam się podoba ten system, bo to w zasadzie o to, o to yy, chodziło. Ocena debiutanta. Jak spisał się Berman? To trzeci najmłodszy kierowca, który zadebiutował w wyścigu Formuły 1 po moim mini Maxie Verstappenie, najmłodszym i po Lansie strolu. Moim zdaniem spisał się wyśmienicie i to jest coś, co także docenił sam Bóg. For, znaczy nie, to nie jest Bóg Formuły. Bóg nie był na Bożyszcze Formuły 1 Goat Lewis Hamilton, bohater brytyjski. Nie chcę wyjść na złośliwca, bo wiecie, bo przecież wcale nie jestem, ale jednak no Lewis jest. No dobrze robi ale moim zdaniem gra tak na podpubliczkę znowu że tutaj. No, jako że ostatnio nie idzie mu za dobrze, no to fajnie jest się pokazać, o, także tutaj no wiecie, ocieplić wizerunek, on, on to potrafi, jest to świetne. Znaczy nie mówię, że też nie robi tego z własnej woli, tak? Przypuszczam, że tak, ale to jest takie trochę naciągane. Ale okej, okay, to jest fajne, jest jakiś tam wyraz wsparcia i też jest to bardzo takie potrzebne. Natomiast może, może go przepraszał za to, że nie będzie dla niego miejsca w przyszłym roku Ferrari, ale nie szukujmy się, gdyby nie wyjątkowe okoliczności, nie debiutowałby Ferrari w ogóle, tak? Ferrari nie daje nic debiutantom, no bo są zbyt ostrożni. Tak wygląda. Oliver Berman na innym obrazku. 5 maja skończy 19 lat. Kim jest dokładnie, i o jego przyszłości mówiłem we wczorajszym programie. Jak go ocenić, to jest pytanie do Was w dużej mierze, ale wydaje mi się, że głosy pod tym a może być, albo było słabo, będą minimum nierozsądne. Myślę, że raczej trzeba ocenić ten debiut, że był bardzo, bardzo, bardzo dobry. Jak to wyglądało w jego przypadku, dzień wcześniej, zdobył, w czwartek, zdobył pole position do wyścigu w Formule 2. Teraz będzie mu może trochę ciężej walczyć o to mistrzostwo, ale myślę, że na tym etapie już nie potrzebuje tytułu, żeby wejść do Formuły 1. To, to, co należało zrobić, to już wykonał dziś i mówi tak. Nie miałem nawet czasu, żeby się zdenerwować czy myśleć na tym za dużo, ponieważ tak późno się dowiedziałem, że musiałem dosłownie od razu skoncentrować się na budowaniu prędkości. I na nadrobieniu straconego czasu. No bo koleś wchodzi do samochodu, którego nie zna o wiele, o wiele, o wiele szybszego od do Formuły 2, o wiele bardziej rozbudowanego i skomplikowanego w obsłudze yy, Formuły 1. <laughs> Ale nie miał na szczęście czas nawet, żeby się na tym zastanawiać i tym stresować. To już muszę powiedzieć, że na Debiut to było bardzo fajne, bo to make or break, jak to że albo, albo da radę, albo pęknie i koleś nie pęknie, dowiósł. Ale dowiózł. Ale uwagę na Bermana już w zeszłym sezonie. Po jego pierwszych treningach oficjalnych Formuły 1 powiedziałem, że ten gość jest bardzo dobry. Bo pojechał mega dobrze. Ponieważ straciłem czwartkowe treningi, trochę mi to utrudniło życie, więc po prostu z inżynierami na pełnym gazie starałem się wszystko rozgminić, co muszę robić. Nie miałem czasu, po prostu koncentrowałem się na to, na co mam uważać i na tym, co muszę zrobić. Nie miałem czasu, aby myśleć nad powagą sytuacji. Naprawdę było to fajne. Cel wyznaczył bufret, oczywiście was Fred nie mówi dużo, ale to, co mówi, to ma na myśli. Bardzo, był by bardzo, czasami, widzicie, brakiem słowa, jak, jak tłumaczę na bieżąco, w bardzo jasny sposób wytłumaczył mi, że muszę krok po kroku budować prędkość, żebym nie próbował być bohaterem, szczególnie w trzecim treningu, który już był udaną sesją. Celem, jaki mi wyznaczył, było po prostu jazda i budowanie prędkości krok po kroku. Przejście z Formuły 1 było drugim dużym krokiem, jeśli chodzi o kwestie fizyczne, o obciążenie, tak? O zmęczenie. Ale zawsze czułem się przygotowany do debiutu. Po to trenowałem, żeby tak pojechać, kiedy nadejdzie szansa kiedy pojawi się szansa w Formuły 1. Niezłe szczęście, co że akurat wtedy był jego, była jego zmiana na tym, na, na torze. Więc to było. To, tak wyglądał ten weekend z jego. Z jego perspektywy, a to jak potem po wyścigu, to już mówiłem wcześniej, przy kierowca po kierowcy. Jeszcze kierowcy bardzo mocno, mocno go propsowali po kwalifikacjach i to były szczere wyrazy uznania. Max Verstappen mówił o tym, że patrzył na jego przejazdy i że mówił, wow, że już tam po trzecim kółku miał takie tempo. A kierowcy, nawet jak nam na zegarze może się wydawać, że to nie jest jakieś rewelacyjne okrążenie, kierowcy naprawdę wiedzą, ile trzeba kłaść na szali, żeby przejechać. To niby słabe dla nas okrążenie bo o tą sekundę straty, że już ta sekunda straty w takiej sytuacji to jest kosmos. Na tej samej zasadzie kierowcy w WRC zawsze bardzo szanowali Roberta Kubicę, że miał takie ultra tempo bez doświadczenia w ogóle w rajdach, nie mówiąc o ograniczeniach jego. Bo po prostu oni wiedzieli ile lat im zajęło osiągnięcie takiego tempa, ile musieli położyć na szali i wypaść z tras, żeby, żeby tak jechać za... szybko. I tutaj na tej samej zasadzie kierowcy, wytrawni kierowcy Verstappen, Leclerc, Hamilton, wszyscy bardzo propsowali, propsowali Bermana, natomiast najfajniej robił to właśnie Max Verstappen, mówiąc, odnosząc się do tej obserwacji kierowcy. I moi mili... Red Bull Wars, czyli bardzo niewdzięczny temat, który postaram się omówić szybko, bo już nie wiem jak Was, ale nie ten temat męczy, ale jednak jest to temat ultraważny i bardzo, bardzo nośny. Dowiedzieliśmy się wczoraj, że, to jeszcze nie wczoraj, a że kobieta odpowiedzialna za to całe zamieszanie została oceniona od obowiązków. Jeszcze raz, to bardzo dobrze, tym bardziej, że bardzo kompetentna osoba Oceniała niezależna King's Conseil, czyli, czyli doradca prawdy królewskiej, mianowany przez króla Wielkiej Brytanii. Bardzo prestiżowe stanowisko, zaufania publiczne bardzo, bardzo o, ocalił, uznał, że te zarzuty, które postawiła ta kobieta, należy odrzucić. RTL donosi, że Hornar zapłacił jej 700 tysięcy euro za dość uczynienia, a Red Bull podbił do miliona. To się chyba nie zgadza z pogłoskami, że jednak ma zamiar założyć sprawę w sądzie cywilnym, bo inaczej no, może nie przyjęła. Natomiast to, że jej proponowano w tym chorym świecie, nic to nie znaczy, ponieważ biedny Michael Jackson też płacił miliony za ugodę, za pomówienia w sprawie, która była bardzo, bardzo wątpliwa. Te sprawy też stwierdziłem, jest świetny dokument, zresztą polskie temat Jacksona, jest doskonale pokazane, świetne wypowiedzi, na przykład kalkina, ale nie tylko osób, które byli śledczymi, i które są specjalistami od psychologii i no, ewidentnie twierdziły, że to, był, to nie były zarzuty prawdziwe, więc i tak musiał Jackson biedny zapłacić miliony, żeby sprawie ukręcić więc to, że ktoś oferuje pieniądze, ugody w, w tym chorym świecie jeszcze nie znaczy, że jest winny, a te rzeczy, które wyszły, to tam nie było żadnego śladu, tam był ślad flirtu, zachęczającego o kwestie już stricte erotyczne, ale nie było w żadnym miejscu w przemocy czy wymuszania. Ta pani wiedziała doskonale, co robi i kontrolowała sytuację. To było to, to jest bezsprzeczne. Jeszcze raz wyjaśnijmy tę sprawę. Natomiast potem przyszła wiadomość, że Helmut Marko może zostać odsunięty za przeciek informacji. On robił odważną minę, mówił: czekam i na rozmowa jutro, i ten. Ale żeby wszystko, wszystko musi być dobrze ustawione w zespole, żebym chciał tam dalej pracować w ogóle. No i miał spotkanie z prezesem Red Bulla, panim Olive, panem Oliwierem Mincalfem. I potwierdził w, w rozmowie ze Sky Germany dziś, że utrzyma swoje stanowisko i co więcej prezes Red jutro będzie w Dubaju, aby spotkać się z drugim udziałowcą z Tajlandii. Tajlandia wspiera e, Christiana Hornera. No i zaprzeczał, że to on stoi za tym przeciekiem. Powiedział, to kompletny nonsens, cieszę się, że potrafię użyć telefonu komórkowego do pewnego stopnia. Nigdy nie widziałem tych wiadomości. Ale jest zapewne te wiadomości widział, tym bardziej, że jak już wam sugerowałem od początku, a teraz jest to tajemnica Poli On z tą panią, co te wiadomości ujawniła, to jest... Bardzo ten, mają bardzo dobre stosunki. Co powiedział jeszcze Helmut Marko? Jestem bardzo wdzięczny Maxowi za jego wsparcie. Tylko on tu ma jasność i widzi sprawy takimi, jakimi są. Dlaczego? Dlatego, że Max postawił warunki. Powiedział, że bez Maxa w zespole to będziemy mieli problem i także ja będę miał problem, ponieważ zawsze ufałem. Helmutowi jest bardzo ważną częścią timu, Zawsze mówiłem, że Helmut musi zostać. Bez niego nie mogę dalej startować. Jeżeli odpadają tak ważni ludzie, w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której nie da się pracować, nie dałoby się pracować, gdyby to zaszło. A ponoć już w ogóle mają ustalone z Wołęsem Mercedes, że jeśli Max przejdzie do Mercedesa, to Antonelli będzie mógł dopytywać w się wtedy. No i mówił, że bardzo szanuję Hamilton-Tamarko, nie Antonelli, tylko, ten, tylko Max Verstappen że to, co razem osiągnęliśmy, bardzo daleko sięga i mam, mam wobec niego ogromną lojalność, co się akurat chwali i tak cały czas w tym, w, tym, w tym samym tonie, że Helmut musi zostać i tyle. Po prostu jak Helmut odejdzie, to ja też będę chciał odejść. Nie widać tu żadnego pokojowego rozwiązania. Jeszcze do tego dołożył się Jos Verstappen, czyli potencjalny pierwszy prowador całej tej sytuacji. Chociaż sytuację sprowokował, sprowokował tak naprawdę Horner chcąc odsunąć, chcąc odsunąć Marko, kiedy, kiedy zmarł Matesznic, a ponadto jeszcze chcąc odkupić ekipę w sekrecie przed austriacką filią Red Bull'a. Co powiedział, co powiedział Jos Verstappen w rozmowie z Daily Mail? Po prostu jeszcze dorzucił. dorzucił powiedział: Współczuję kobiecie przy tym wszystkim, przez co musiała przejść, ale zobaczymy, co się stanie przez co musiała przejść. Nie wiem, bo to już na sieci. przeczytajcie te wiadomości. Tam nie ma żadnego, no, tam nie ma żadnych przejść. Tam jest po prostu flirt i ona często sama go tam do dodawała do ognia. A jeżeli ktoś się wycofał w tym momencie i uznał, że zrobił za dużo, to był ten pan, kimkolwiek on by nie był. Może to był Krystyna, może nie. A tam nie ma, tam nawet nie ma jakby, tam nie ma dowodu na to, że on miał romans jakikolwiek. Po prostu był flirt. Tak więc tam nawet nie było relacji takiej tej. Kiedy spytał, spytany o to przez Daily mail, czy nie pora, żeby po prostu już zakończyć, zamknąć tę sprawę i iść dalej, powiedział: Na to jest zbyt późno. Jeśli on tego chce, to dobrze, ale nie sądzę, że to będzie możliwe. Czyli po prostu mówi, że albo on, albo my. Bo mówi, nie, nie mówi swoim imieniu, mówi, 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 mówi także Maxa i Chemu to Marko. Nie chcę mówić za dużo w tym temacie, ponieważ to stworzy problemy. No i potem dostał pytanie, czy na no, no, los te, tego pracownika, co zostało zawieszone, powiedział. Wydaje się, że Red Bull wie, co robią z nią, więc zobaczymy, ale myślę, że to ona powinna teraz wyjść i, i powiedzieć tak wyjść na światło dzienne i powiedzieć, co sądzi. Powiedział: Myślę, że jest zbyt późno, aby Christian powiedział, zostawcie mi spokoju, ale ma w, w, wsparcie od tajskiego właściciela, więc myślę, że zostanie do końca sezonu. Z tym tajskim właścicielem ma się właśnie spotkać teraz prezes tego Red Bull'a w Dubaju jutro. Czy nawet w, w, dziś, jeśli oglądacie to w niedzielę, albo wczoraj, jak w poniedziałek. Yy, powiedziałem, że byłoby źle, jeśli zostanie, yy, i że to nie będzie do, dobre dla, dla zespołu cała ta sytuacja. No, ciekawe, że facet, który z 600 myślę, że to konstruktorów, że to będzie źle, jeśli zostanie. No i jeśli chodzi o ten, jakby yy, tą sprzeczkę, które były zdjęcia, to to wyśmiał, powiedział, że to było wcześniej, to było w piątek przed wyścigiem. Mówił do mnie, czy mi ufasz, yy, zrobię wszystko dla twojego syna. I rozmawialiśmy jakby gestykulując. Nie walczyliśmy, nie, nie kłóciliśmy się, ale w piątek mieliśmy kłótnię w biurze i wyszedłem z tego biura, ale potem przyszedł do mnie i pogratulował że powiedzieć, gratulacje. Gratuluję dobrego wyścigu. Więc tyle jeśli chodzi o sytuację między nimi. Tymczasem to to dla Sky Germany. Bardzo, to to bardzo ociepił, to, to trzeba poruszyć. Bardzo ciepił stosunek swój do Helmuta Marko, dlatego że Max chciałby Helmuta w zespole, w którym jeździ, powiedział, Helmut nie był nigdy nie był smutnym dzieciakiem, zawsze był moim ulubionym wrogiem tutaj, czyli w Formule 1. Zawsze był prawdziwym ścigantem, z pewnością miał podężny wkład w osiągnięcia tego zespołu przez te wszystkie lata. Verstappen i ci wszyscy młodzi kierowcy, którzy przyszli dzięki niemu, to pokazuje, że ma nas do młodych kierowców. Z tym będę polemizował zawsze, wcale nie mam nas do młodych kierowców, bo Verstappena wzięli do programu tylko w momencie, kiedy już był w zasadzie gotowy na Formułę 1, rok, rok przed do na Formułę 1 i kiedy nie chciał go Mercedes na przykład. Jak się spojrzymy na tych kierowców najzdolniejszych w Red Bullu, to mało który kierowca Red Bulla z tych takich topowych, jeżeli by, się w, by ich włonić, pochodził z programu Red Bulla jako takiego. Z pewnością byłby to stratą dla zespołu, gdyby Helmut miał odejść. Pół roku temu, jeżeli pamiętacie, oburzony był Totowol w tym, że w ogóle jak taka osoba jak Helmut Marko może być w podoku Formuły 1, mówił, że śmiemy się z tego, co powiedział o południowej o południowej, ale ten temat wcale nie jest śmieszny i nie chodzi tylko o to, co zostało powiedziane, ale też o to nastawienie. Nie można takich rzeczy mówić. Na to nie ma miejsca w Formule 1, to nie jest coś, co powinno być mówione w przeszłości, a już z pewnością nie powinno być mówione w przyszłości i teraz yy, wszyscy wiemy, że potrzebują więcej różnorodności w Formule 1, więcej inkluzywności yy, i zespoły robią wszystko, co w ich mocy, aby stworzyć środowisko, gdzie to będzie możliwe, yy, a wypowiedzi tego typu nie rzucają dobrego świata na Formułę 1. Yy. I tak, i Formuła 1 nie powinna być tak postrzegana. I nagle jest dla niego miejsce w Mercedesie. Powiedział, że co prawda nie mają dla niego czerwonej czapeczki, że on nie ma czerwonej czapeczki, tak jak Niki Lauda, ale miejsce się znajdzie. szczyt szczyty hipokryzji na poziomie również żenującym, co ta nagonta, co ta cała nagonka i ta cała sytuacja. Jeszcze były powiedzieć: Hornera, po go, no, no, tak naprawdę nic nie wniosły. Tak, mówił, że robił się z tego wiele hałasu, ale jesteśmy zespołem. Da, 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 da. o Helmucie powiedział, że po pierwsze jest konsultantem koncernu Red Bull, więc cokolwiek nie byłoby omawiane, to było między nimi, a nie w zespole. I że o, o Maxie, że jest ważnym członkiem zespołu, cenionym, to wspaniały kierowca, ale każdy ma do odegrania swoją rolę. W naszym zespole nie ma jednej osoby, która by go przerastała, i tylko tak można osiągać takie wyniki. Epilog jest taki, to dobrze podsumował Norris. Jeszcze nie chcę dalej w to wchodzić, bo i tak skróciłem ten element, bo już jest to strasznie męczące. Norris powiedział, nie powinniśmy dostawać pytań o to, co działo się w prywatnym życiu innych ludzi, bo to chodzi o prywatne życie innych ludzi, o prywatne wymiany, w których nie ma żadnego śladu jakiejś przemocy czy, czy ten, tylko po prostu jest to flirt. To nie ma nic wspólnego ze mną, więc staram się trzymać z tego, od tego tak daleko, jak się da. To nie ma ze mną nic wspólnego. Nie powinna mieć. Nie po to tutaj jestem. No i chyba. My wszyscy nie po to tutaj jesteśmy. Nowy Mercedes, stary problem. Tak bardzo się starali, a ty tak bardzo się starałem, a ty ciągle nie chcesz mnie. Mógłby zaśpiewać Mercedes do stabilności tyłu i dobijania, ponieważ przewertowali koncepcję i znowu jest to samo. Luis Hamilton powiedział, że jest podobnie jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o zachowanie bolidu. Wiele elementów tego samochodu jest lepsza, ale przeszkadzało nam dobijanie, które mieliśmy przez zakręty 6, 7, 8, 9, 10, czyli wszystkie te jakby szybkie sekwencje, gdzie chcesz mieć stabilny samochód, to tam Mercedes. Ciu, ciu, ciu. To prawdopodobnie zaszkodziło też George'owi. To jest podobne do tego, co mieliśmy przez ostatnie dwa lata, ale będziemy dalej pracować z, tam, z opuszczonymi głowami. Mam trochę lepsze wyczucie i zrozumienie skąd pochodzi ten problem, więc postaramy się go rozwiązać razem z zespołem. Póki co próbowaliśmy każdej zmiany ustawień i nie jesteśmy się w stanie tego pozbyć. Ciężko to wyjaśnić, ale. Mieliśmy już pewne dobijanie także w Bahrajnie, ale nie było tak intensywne jak tutaj, no bo tutaj są wyższe prędkości, większy dosys jest, do, jest potrzebny czy dość, więc boli po prostu jeszcze bardziej docenia. Mówi w pierwszym sektorze, który jest super szybki, tam jest dużo przeciążeń bocznych, i to dobijanie wybija z balansu cały samochód. Można sobie wyobrazić, kiedy samochód idzie w górę i w dół i cały czas podbija, że wówczas zmienia się wyważenie samochodu do przodu i do tyłu. No tak, no, idzie przez łuki i samochód daje w jedną i w drugą, no to faktycznie trochę jakby jechał na dzikim posiołku, tylko takim ultraszybkim. Gdy robimy to przy prędkościach 160-170 mil na godzinę. Za każdym razem trzeba robić korekty. I zauważam, Max jedzie z gazem w podłodze przez zakręty jeszcze 7,8, i 8. Tylko Red Bull i Ferrari jechało z gazem w podłodze przez te zakręty. Reszta musiała kombinować. I jest tam po prostu stabilny. I nad tym musimy pracować, musimy to naprawić. To już trzeci rok z rzędu. Musimy się w końcu z tym uporać. Mi się wydaje, że to dowodzi, że największym. Czasem dla McLarena, przepraszam dla Mercedesa, jeśli chodzi o tą zmianę regulaminów, to było jednak uproszczenie konstrukcji zawieszenia bardzo duże, że z tym się nie mogło ciągle uporać, bo, bo to była ogromna siła Mercedesa, właśnie stabilność, jakby ich stabilność i aerodynamika była obudowana wokół tego, jak bardzo no, samochód się trzymał, anti-dive i tak dalej, jak bardzo się trzymał na jednym poziomie w stosunku do nawierzchni obok silników. I wydaje mi się, że już, jeżeli teraz, jeżeli poszli z tą koncepcją aerodynamiczną już tak mocno w kierunku która dbyła, i mają cały czas tak samo, no to jednak zawieszenie mechanika jest tu odpowiedzią w dużej mierze. dps Po pierwsze, operacja Sańca poszła gładko. W czwartek jeździł w treningach, mimo że się źle czuł, W piątek okazało się, że dalej nie zajedzie. Pojechał na stór operacyjny, no i dał w SM... nie, nie, Twitterze Przeszedł Smooth Operation, to taki rzeczik, nie był on wiecie: Smooth Operator, więc Smooth Operation today. Całkiem nawet mnie to rozbawiło. Chociaż tamtego śpiewania to nie lubię, nie irytuje mnie tamten fragment, ale ja tak mam. To tutaj mi się spodobało. Czuję się znacznie lepiej. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości. życzliwe i każdemu, kto, kto opiekał się mną tutaj w szpitalu w Arabii Saudyjskiej, szczególnie w szpitalu króla Fahada Armeda a nie, nie to był szpital wojskowy króla Fahada. O tak. Dziękuję bardzo. No i do jeszcze dobrze wspomniałem kwalifikacje Olivera i Lorda Persywala, no bo Percival to jest jedno z imion Szala leklerka. Życzę szczęścia jutro. No i następnego dnia pojawił się dzisiaj w padoku, było go widać, co było naprawdę, tutaj zrobił wrażenie, pytanie, czy da radę na Australię, albo on dał radę na Singapur po mązie, po takiej operacji, więc prawdopodobnie trzeba podejrzewać, że i Carlos powinien się wyrobić, a jak się nie wyrobi, no to w ten czas będzie znaczył, że po prostu było zbyt ciężko. Wielki szacunek generalnie za ten weekend, szkoda, że nie mógł punktować, bo cały czas trwa ta dyskusja, czy Carlos jest lepszy od Leklerka, czy gorszy, ja uważam, że jest gorszy, ale niewiele, minimalnie coraz więcej osób twierdzi, że jest lepszy, coraz większy hejt na lekarkę. więc szkoda, że nie możemy, że stracił ten wyścig i możliwość zdobywania punktów, bo byśmy mieli lepsze porównania. McLaren potrzebuje kolejnego roku, Andrea Stella już w zasadzie po drugich kwalifikacjach powiedział, że pewnych problemów z ważeniem samochodu nie udało nam się rozwiązać, więc... Nie będziemy w stanie wystarczająco mocno wskoczyć do przodu. Czeka nas kolejnych kilka lat tych regulacji i myślę, że w ostatnim roku tych przepisów przypuszczam, że uda nam się rozwiązać te problemy z wyważeniem. Mam nadzieję, że będziemy szybcy w sezonie 2025. I Jerome Ambrosio Ferrari ponoć ma być, nie wiem czy mogliście mi słyszeć, bo to jest były kierowca wyścigowy. Też Formuły 1. Bez poważniejszych sukcesów, co prawda, ale bardzo ogarnięty i był bardzo blisko Toto Totowolfa i był namaszczany na jego następcę. Sam Totow mówił, że ponoć, że może być tym, który przejmie po nim połeczkę, jak on będzie chciał odejść na emeryturę, albo jakby mniej czasu poświęcać na Formuł 1. I okazuje się, że może być trudno, dlatego że wieści niesie na mieście, że Dambrozio pójdzie do Ferrari. Tyle, jeśli chodzi o stały punkt programu. Kochani, pora odpowiedzieć na wasze pytania, więc jeśli macie takowe, to the time is now, cytując z kolei Delko wschodni z filmu Kill Bill, tak ona się nazywała, Lucy wtedy. Tylko ona jeszcze przeklała bardzo brzydko w tej scenie. W ogóle dobra scena, bardzo interesująca. Podobał wam się Kill Bill? Mi bardzo. Mm. Jak widzę, na razie pytań nie ma, ale jest pewne opóźnienie. W sensie, jak ja tu mówię, to to się u Was pojawia jakiś czas później. Widzę, trwa dyskusja, bardzo mnie to cieszę. No dobra, pytań żadnych nie widać. O, Kuba pyta, często pyta, mi, miło mi. Widziałeś nowe wizualizacje Kidaya Speed Park Track. Jaka jest Twoja opinia i wrażenia na temat tego projektu? Czy to już nie krok za daleko w budowie torów? Zakręt Blade. Nie przyjrzałem mu się dokładnie, widziałem te wizualizację. No, jest to... Tak, po pierwsze, kto bogatemu zabroni? No nikt. Więc jak chcą zbudować story, szczególnie, jak ma być na tej platformie całej w ogóle podniesiony, no to... Okej, okay, no, super. Jest to jakiś jeszcze wyższy poziom. Myślę, że sama Formuła 1 by to bardzo pasowało, no bo chodzi o ten jeszcze blicht, ten, ten spektakl, po prostu super, prawda? Jakby można było tak pokazać. Więc... No nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, bo na razie to są tylko wizualizacje na rejścia, Ta jedna, która pokazuje, że ten tor jest w ogóle na takich, na pilarach podniesiony. Ale dziś widziałem na Twitterze, jak Chińczycy zbudowali 1800 km linii kolejowej na rampie takiej, znaczy nie na rampie, no po prostu na, takim, na potężnych pilarach, żeby węgiel przewozić, więc znowu, kto Boga temu zabroni. Wygląda interesująco, ale dopóki nie zobaczę go naprawdę, a mam nadzieję, że będę miał okazję, jak go zbudują, no to trudno to ocenić. Czy komentatorzy mają mówione od góry, co mają mówić? Ileś wspomnienie przez redaktora Gosiarskiego o Hornerze w komentarzu sprawiała, że chciałem to wyłączyć. A na koniec to tryk. Nie wiem, nie słuchałem, ale. No, jak ja byłem komentatorem, nigdy nikt mi nie mówił, co mam mówić. Natomiast zanim zostałem komentatorem, to pomagałem kolegom w kanale Plus yy, za i uwagę na rzeczy, które się dzieją w wyścigu. Yy, to było dawno, dawno temu, ponad 20 lat temu, w zasadzie tu 27 lat temu, czy coś takiego. Ale nie musieli mówić tego, co ja im mówiłem, no, podpowiadam na ucho, tylko po prostu mogli z tego korzystać. Czasami się mówi komentatorom, czy prowadzącym studio, czy dziennikarzom, co mają mówić i co mają robić, ale mi się wydaje, że to bardziej ma miejsce w Wielkiej Brytanii, na przykład, niż jeśli chodzi o nasz polski komentarz, więc to było raczej z własnej nieprzymuszonej woli poruszane. Najwyraźniej wyścig był nieciekawy. Nie Nieszkoda Maxowi przejść w 2025 do Mercedesa. De facto tytuł ma pewny i na 2025 pewne to nie. No chyba, że Alonso miałby zdobyć trzeci w Red Bullu. To akurat nie byłoby żal mi Maxa. Mi też by nie było żal. No pewnie byłoby to głupie posunięcie, szczególnie, że no tak w obronie kogoś, kto w Red Bullu nie jest jakiś niezbędny. No ale z drugiej strony patrząc na to przez kontekst sezonu 2026 i kolejnych i tego kto jakie będzie miał silniki. Jeżeli ma wiadomości w Red Bullu, że z tym silnikiem w niezależnym, to nie jest wcale tak fajnie i nie dzień słodko, no to być może lepiej by było przejść już rok wcześniej do Mercedesa w nadziei, że do Mercedes stworzy lepszy silnik Formuły 1 albo że przynajmniej stworzy lepszy silnik niż zrobi to Red Bull. Czy była omawiana klasyfikacja generalna? Była. Czy myślisz, że Ricardo będzie jeździł do końca sezonu w, w RB? Jeżeli tak, to wątpię. Myślę, że jeżeli tak, ma jeździć takie, że odwalać numery. To myślę, że to szybko się z, do wakacji, ale już najdalej po wakacjach już będzie jeździł tam na Jan Lawson, dlatego, że będą chcieli go przygotować. Chociaż teraz jest przy tym, gdyby w, wcześniej byłoby łatwiej, ale teraz, jak jest w Red Bullu taki konflikt, jaka kosa, to mogą się kłócić do o wszystko i kwestia Ricardo może być kolejną kością niezgody. Czy oglądasz dalej to Survive? Nie ogląda Nie miałem na to czasu. Eee, szczerze mówiąc, ostatnie dwa miesiące były absolutnie killerskie. Eee, no, i to, to jest ten moment, kiedy zaczynamy powoli dochodzić do życia. Ja i żona moja, którą pozdrawiam serdecznie, gdy widzę na czacie, że tutaj jest. I napisała, że ona to kocha kilabila. Yy... Panie Szarku, jakie książki lema Pan poleca? <laughs> Wszystkie, aczkolwiek. One są bardzo różne i bardzo trudne, więc. Myślę, że najlepiej zacząć od Pilota Pirksa, chociaż sam Lem przyznał, że no, jak, raz, że to była jego najmniej na książka, a dwa, że ona była no, za bardzo skomplikowana, były te, no, bo, bo to jest taka trochę książka taka kryminalna w dużej mierze. Natomiast no, super jest fajnym bohaterem Pirks. Więc może od Pilota Pirksa, ale wydaje mi się, że yy, niepokonany, tak, bo niezwyciężony to jest tytuł książki biografii Roberta, niepokonany bardzo ciekawe ultra, w ogóle ten, to jest niegłupia książka, żeby zacząć Lema czytać, albo jest też świetne słuchowisko na audiotece, naprawdę doskonałe. Fenomenalne. Nawet jak czytaliście, to warto warto go, no po prostu jest tak, taki wyczes i tak inaczej jeszcze rzuca obraz na książkę, że, że jest fajna. Ja też bardzo lubię dzienniki gwiazdowe, tylko, że kilka razy moim zdaniem trzeba czytać, bo są bardzo, bardzo różne, są bardzo mądre, intrygujące, no Lem był filozofem, no po prostu był, mus miał niewiarygodny, więc ciężko się go czyta, dlatego, że często ciężko nadążyć za nim w ogóle, yy, a raz, a dwa nad, nad całą terminologią, a im dalej w las już jak się czyta albo słucha ostatniej jego powieści, czyli Fiasko, to już w ogóle tam jest totalny hardcore. i to też ultra ciekawa w ogóle, super dobra powieść. Eden jest ciekawym, znaczy generalnie wszystko polecam, ale w odpowiednich w odpowiednich proporcjach, jeśli chodzi o Lema. Lubię w ogóle takie pytania spoza tego, spoza kanału. Czy Max kiedyś popełni błąd? Kiedyś popełni wszyscy popełniają. Najgorzej, że nawet jak błąd popełnia, to jest to mały błąd, a jakiś większy, to i tak w nic nie przywali, tylko kontroluje i z niego wychodzi, bo jest genialnym kierowcą. Czy słusznie Norris nie dostał kary? Nie słusznie, powinien dostać karę za jump start absolutnie, no, ale wiemy jakie jest yy, sędziowanie Formuły. I to nie jest, ja nie mam nic przeciwko Lando, lubię go bardzo, ale takie rzeczy nie powinny być, nie powinny mieć miejsca w Formule 1. Czy znajdzie się miejsce w F1 po. Takim dobicie w Ferrari dla Monego. Znajdzie się moim zdaniem w hasie i mam nadzieję, że prędzej niż później. Daniel, nasz moderator i mój patron osobisty. Jak chcecie dołączyć do grona patronów, to do patrona Link też jest załączony. Czarku, jak wygląda sytuacja z Perezem? Dwa wyścigi, dwa razy drugie miejsce, póki co dojeżdża, utrzyma fotel dzięki takiej jeździe? No znowu, Danielu, to jest kwestia politycznej sytuacji w Red Bullu, która jest, jest teraz tak ultra niestabilna, że nie wiadomo, co się wydarzy jak to ma być rozegrane, natomiast Sainz jest na rynku i Fernando Alonso. Ja mam taką teorię, że niezależnie od tego, co zrobi Verstappen, jeżeli Horner chce zagrać na nosie Verstappenom i pokazać im, że wcale nie są tacy najważniejsi i mieć do tego jeszcze jakieś ubezpieczenie, że w razie czego będziemy o kierowcę, który po prostu zrobi mu temat, no to powinien ściągnąć Alonso, A to bo oczywiście nie za dobrze w, 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 prognozowało Perezowi. I przypuszczam, że niestabilna sytuacja w Red Bullu teraz zadziała na niekorzyść Pereza. Gdyby była stabilna, no to wówczas jeżdżąc tak jak do końca sezonu, myślę, że miałby spokojnie, bo no robi robotę tak jak trzeba. Aczkolwiek sądzę, że niedługo zaczną go podgryzać. Czy to Ferrarki będą go wyprzedzały, czy, czy inni. Tak więc Red Bull się pewnie szybko skupi na udoskonalaniu, udoskonalaniu bolidu na kolejny sezon. Więc zaczną podganiać Red Bulla inne zespoły, i wtedy Perez zostanie wciągnięty. Kogo za strola? Ja mogę pojechać ale pewnie papa mnie nie wpuści, więc yy, yy, co na oczywiście, ktoś by inny, Uu, ale przywaliło sobie z pytaniami, bardzo mi to cieszy, co by zrobiła f gdyby Berman jakimś cudem wygrał wyścig, Obudziłaby się z symulacji, byłoby to bardzo dziwne, no. raczej wręcz nie, nie, niemożliwe. Jednak to jest Formuła 1, sport najlepszych kierowców świata, więc musiałby Berman chyba debiutować w Red Bullu, ale to też by było za mało przy, przy takiej różnicy. Musiałby debiutować w Mercedesie W11, czyli najlepszy się bolidzie, jaki zbudowano w historii, i jego kolega z zespołu musiał mieć awarię, żeby móc wygrać wyścig, a to raczej by nie nastąpiło. Czy problemy Mercedesa nie, nie wynikają z tego, że nie ma laudy? Myślę, że to jest szereg takich z, zmiennych, sporo osób podeszło. Przypuszczam, że na samym laudzie się to nie zasadzało. Przypuszczam, że jest to jeden po z wielu czynników. Jak to Formuła 1? Formuła 1 to jest tak jak w katastrofach przez, w przestworzach, że wiele czynników składa się na to, że zespoły są bardzo dobre albo na to, że, że bardzo dobre nie są. Czy Max jeszcze kiedyś popełnił? A to już było. Yy, popełni janosi Kto tam zabrał? Robin Hood albo Janosik. Myślę, że Robin Hood, a Janosik jakby w Arabii Saudyjskiej niewiele by mogli zrobić, kochani. Więc tutaj u nas, w naszym kręgu trochę trudniej będzie, bo teraz dużo się robi takich Janosikowych pomysłów. O, chociaż nie, bo Janosik chyba nie był marksistą, no nieważne, e, natomiast, natomiast tam w Arabii Saudyjskiej oni mają na to wywalone, nie mają po prostu pieniądze i będą, robią, co im się będzie chciało. Jeden Janosik, a nie nawet cała grupa Janosików czy, czy ideowców e, nic im nie zrobi. O, głaniu Joe. E, Hamilton przepuścił lekarza z walki z Piastyni walczył na noże. Szal też, też mógł wywieźć, bo wyprzedzał go po zewnętrznej czyżby. Lewis już myśli o sezonie 2025 i nie chciał podpaść Ferrari. Ładnie lubię czytać bardzo twoje komentarze. może bardzo ciekawe spojrzenie. I to jest znowu bardzo ciekawe spojrzenie, bo jest takie mocno wyścigowe. Pamiętam, że była taka sytuacja, jak w 2009 roku, dobrze pamiętam, w Grand Prix... Dobra, nie mogę, nie mogę tego zdradzić, to już jest zbyt osobiste. Ale jeden kierowca, którego znałem, nie pocisnął drugiego, mimo że mógł. Bo był to kierowca zespołu, do którego on miał też potem pójść, albo miał zakłócenie, żeby pójść, o tak to, tak, tak to powiem, <grym> a dalej to sumie się dodać dwa do dwóch. To po prostu kierowcy myślą w ten sposób, kombinują. Natomiast mi się wydaje, że raczej Hamilton nie chciał tracić czasu, bo wiedział, że i tak Leclerc go prędzej czy później wyprzedzi, a nie chciał zcierać opon, marnować za bardzo i tracić czasu na to, żeby właśnie bronić się bardziej albo walczyć z kierowcami takimi jak, jak Piastri czy, czy Fernando. Kogo widzisz w Red Bull w dacie roku, jeśli Max odejdzie? Alonso, tylko Alonso. Yy, natomiast będzie zabawnie, jak wezmą Sańca, nie? Bo wziąć Sańca zamiast Alonso, to z całym szacunkiem dla uznaniem dla Sańca, to jednak, to jednak byłoby jakieś. Yy, to byłoby przezabawne. Czy w polskim świecie rajdowym zanosi się, bo ktoś w przeszłości trafił do klasy Rally One? To tak wspaniałe sporty, i coś pięknego byłoby, gdyby ktoś trafił do takiego fabrycznego teamu najwyższej klasy. Nie śledzę za bardzo polskiego świata rajdowego, natomiast póki co w najbliższym czasie nic takiego nie zapowiada, bo, bo jednak poziom jest szokujący w rajdach, jeśli chodzi o rally. Nawet w rally 2 jest ultra, ultra wysoki poziom. Ale mimo tego widzicie, że Mikkelsen przeszedł, teraz wrócił do, w, do najwyższej klasy i, i z jego ogromnym doświadczeniem w rajdach to jest zwycięzca rajdów w końcu w, w obu klasach i w WRC 2. Ale przede wszystkim ogromne doświadczenie mam w samochodach klasy WRC, czy teraz Rally One i mimo tego póki co daleko mu do kierowców, którzy regularnie startowali przez ostatnie lata, więc może mu się wgłębić i postaram się w te, wśród takich młodych, młodych kierowców, są takie młodsze chłopaki nawet, w zasadzie tak trochę jak na przykładzie e, Ravan Perry, że po prostu że dzieci, dzieciaki, które są szykowane do startu w rajdach, może tam, ale to w takim razie za parę lat Pytanie, czy rajdy dotrwają do tego czasu, bo kiedy się zacznie polowanie na motorsport, jeśli nie, nie zaczniemy stawiać oporu takim tendencjom, bo teraz motoryzacja jest bardzo jechana i już jest grzechem posiadanie samochodu. tak Eliminuje się miejsca parkingowe, utrudnia się życie bardzo kierowcom, w Warszawie będzie zwężane, ale to totalnie kretyński pomysł, najgłupszy jaki można było zrobić, po to, żeby było jeszcze trudniej. A więc, jak mamy takie tendencje i nic z tym nie robimy, to jak będą tendencje, żeby zamykać motorsport, to nie wiem, czy ktoś powstanie i powie, że już koniec tego absurdu. A będą takie tendencje, to pierwsze rajdy pójdą oczywiście na pierwszy ogień, więc pytanie, czy rajdy dotrwają do tego momentu w Europie, żebyśmy mogli mieć takiego polaka. Czy uważasz, że Lajem jeszcze w tym roku zastąpi Daniela w RB? Myślę, że coraz więcej na to wskazuje. Na pewno przy takiej formie, Daniela, jak już powiedziałem, tak po prostu się stanie. Co z tą plotką, że Honor niby da sobie radę bez Newja i Maxa? Bez Maxa na pewno, bez Newja. Kto wie, ale dziś New stał obok Cornera i koło Gary Halliwell pod podium, więc to chyba nie. Wiem, może to był też przyjazny wsparcia, że jest z jednej strony żona, z drugiej strony pan inżynier. Panie Czerwku, prośba o subiektywny ranking książek Lema. Wspomniał pan wielokrotnie, że jest pan jego fanem. Teraz tego nie jestem w stanie zrobić i może kiedy indziej, na no jakiś taki luźniejszy program na Question NNS, musiałem coś takiego przypomnieć, ale trudno jest stawiać w rankingu yy, tak wybitne książki, tak wybitnego autora, aczkolwiek oczywiście one były jakieś tam lepsze i gorsze, więc, więc no, musiałbym się mocno zastanowić. Ja teraz jestem na etapie albo czytania, albo słuchania tych książek, które znam po raz drugi. Albo trzeci to chyba nie, bo no, są tak dobre i tak mądre, że po prostu za każdym razem można w nich wyciągnąć dużo, dużo nowych, innych rzeczy i zrozumieć je inaczej. Yy. czy w 2025 roku najlepszy duet będzie Hamilton-Leclerc. Zobaczymy, jakie będą duety w innych zespołach. Niewykluczone. Chociaż, no, Lewis, myślę, że jest tak przytemperowany przy już przez Mercedesa, czy inaczej. George Russell ma takie traktowanie, jakie Lewis Hamilton miał przez te wszystkie lata, kiedy startował razem z Bottasem i potem z Russellem. Po prostu dostał priorytet. Więc nie temperują Lewisa, tylko się skupiają na tym, na, na Russellu, ale no, Lewis i tak ostatecznie jakoś blado wypada w ostatnich wyścigach. Co jest zawsze sen na prostszym, a gdzie w twojej hierarchii jest Mansell? No nie za wysoko. Z całym uznaniem to legenda, ale też napompowana, przehajpowana przez brytyjskie media. Mansell, kto to nim powiedział? Że posiadał. Jednym z jego takich atutów była absolutnie niezłomna, niewielgodna wiara w to, że jest takim super kierowcą, ale. Aż takim super, znaczy był bardzo dobrym kierowcą z górnej półki, ale mi się wydaje, że był, chociaż kurczę, jak poszedł potem do Stanów w 93 roku, jak go Williams po zdobyciu Mistrzostwa Świata pożegnał z zespołu, to zdobył mistrzostwo w Indykarze, tylko że to w karcie wtedy się chyba, chyba nazywało. No w Indycar teraz na no obecne. No ale też był niższy poziom wtedy sportowy w tej kategorii. Więc no, był bardzo dobrym kierowcą Manser, ale nie stawiam go nigdy w rzędzie z Senną, Prostym czy Schumacherem, to, to, to na pewno nie. Mam, w temacie Mansela mam, nie mam wyrobionego zdania, nie, nie jestem, nie, nie powinienem za bardzo mówić o tym nie dlatego że tylko widziałem końcówkę Mansela w Formu 1, obserwując na własne oczy, jednak mam taką zasadę, że jak czegoś na własne oczy nie widziałem, a też bardzo dużo Mancela nie czytałem, to, no to... No nie mogę z taką pewnością oferować wyroków na temat tego, jakim kierowcą był Mansell. Jak na przykład na temat Senny czy Prosta, których trochę dłużej naglądałem, no i o których wiadomo o wiele więcej. Czy na temat współczesnych kierowców, więc po prostu uważam, że no Mansell nie jest, nigdy bym go nie podawał na liście najlepszych kierowców w historii. O, i, i tyle. Dobra, jeszcze, jeszcze z, z 5-8 minut i będziemy się zawijać. Czy jest możliwe, że Max wygra wszystkie wyścigi w sezonie? Bardzo, bardzo w to wątpię. Raczej nie. Myślę, że, że, że ktoś inny wygra. Kto według Ciebie sprawdziłby się w składzie Audi, zarówno z obecnej stawki, jak i innych kategorii? Myślę, że Audi po pierwsze potrzebowałoby kierowcę bardzo doświadczonego, który jest bardzo stabilny i bardzo dobry w rozwijaniu samochodów. Robert by się dobrze sprawdził na podstawie Audi. Natomiast z tych obecnych i z takich bardziej realnych, no, słyszałem, że sańca warto było mieć w tej ekipie. Logan Sargent jest takim... Nie no, wiadomo, Sargenta to nie. No, Fernando Alonso byłby super, ale Alonso raczej do Audi nie pójdzie, bo nie wiem, po go grzyba ma tam iść. Więc, więc kogoś takiego. No, na pewno nie Botasa, czy Joe, czy Sargenta, Ricardo Sunoda, ci wszyscy w ogóle absolutnie nie. Okon nie, Magnussen nie, Albon... Albon byłby całkiem spoko dla Audi myślę, że to był całkiem niegłupi. Może nawet Huckelberg, bo co prawda by marnował dużo szans, ale z drugiej strony Prędkość no I tego mu nikt nie, nikt nie odbierze. Russell? O, Russell byłby dobry dla do Audi. To, to, tylko, że Russell daudi Audi raczej daleko, Russellowi. Coś takiego. Coś w tym. Peres Perez byłby dobry, żeby pójść do Audi. Myślę, że, że takiego kierowcę. Widziałem film filosennie, tak. Jest to kawał dobrego yy, dokumentu. Jejku, ile pytań? O kurczę, co tam, Donata. Nie mogę wszystkiego powiedzieć. Czy jesteś ze strefą czystego coś tam, coś tam w centrum Warszawy? Nie, nie jestem. <grym> Jakaś bzdura. Niemcy się wycofują z tych czystych stref, bo to jest nic na wodę, fotomontaż. Są to cała ta afera. Samochody wycierają bardzo znikomy ślad dwutlenku węgla, którego i tak jest 0,04. 400% w atmosferze jest dwutlenku węgla na tym etapie. I tak największymi trucicielami są wielkie fabryki, wielki przemysł, wielki transport. Statki, niestatki, palenie opon, to, to, to całe. Samochody nie mają z tym nic wspólnego. Jest to, ten ruch jest wymierzany po prostu w wolności obywatelskie, w to, żebyśmy nie mogli się sami poruszać swobodnie, jak najmniej samochodami, bo wtedy będziemy łatwiej w kontrolowaniu, więc absolutnie nie jestem za takimi strefami, czy strefy 30 to dany idiotyzm, że proponuję wprowadzić strefy 15 albo strefy 0, albo konno będziemy jeździć furmankami. nie staram się nie, nie dotykać tych tematów, bo są oburzające To, co się teraz dzieje, i one są tak naprawdę, one nie mają zahaczenia, tak naprawdę, ani w nauce, ani nie mają zahaczenia w tym, co się dzieje, tylko są to czysto ideowe. Ideowa walka o, o rzeczy, które. O umysły, walka, tak naprawdę. O kontrolę nad społecznościami. I tyle w tym temacie. Jeszcze ostatnim, wiem, że jakieś dwie dziewczynki średniogarnięty koncert zakłóciły, nie, bo teraz, teraz taka jest moda. Yy, ostatnie pokolenie. Moim zdaniem poprawczaki są tego, żeby, żeby umieszczać tam takich ludzi, no ale okay. nie, nie, nie wchodźmy w to, bo mnie to po prostu strasznie yy, wzburza, bo jestem człowiekiem, który uważa, że nie po to była rewolucja francuska i, i potem wiosna ludów i, yy, i potem była jesień ludów u nas w Polsce i myśmy wychodzili z... Przecież w Polsce nie było to aż tak hardkorowe, ale jednak z rządów takich au autorytarnych i nie, nie po to człowiek walczył coś takiego jak wolność, 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 braterstwo i konstytucję, żeby teraz robić takie rzeczy i te wolności wolność słowa, i wolność jednostki, i wolność swobodę poruszania się, żeby ją pod jakimiś dziwnymi pozorami wyrywanymi z kontekstu i nieprawdziwymi, żeby ją ograniczać. tak, No, no ale z drugiej strony jest taka książka ucieczka od wolności, prawda? I to pokazuje, że też dużo ludzi nie lubi być wolnych. O. Strasznie odeszliśmy od tematu, ale mi się wydaje, że to jest dobry moment, żeby żeby już się pożegnać po tym ciężkim weekendzie. Co mam wam do powiedzenia na, na tak zwane pożegnanie. Po pierwsze, dziękuję bardzo za te dwa weekendy i super, że jesteście znowu, że jest nas więcej, bo, bo to nadaje jakby celowość mojej pracy i strasznie bardzo, bardzo się lubię z wami spotykać. Więc to jest super fajne. To, co mogę Wam polecić, to poprzedni fan. dla Oczywiście rzućcie okiem na mnie Sobermanie i nie tylko. I teraz no, mam, będzie wolny weekend, więc mam nadzieję trochę odpocząć, ale będę wrzucał programy. Oczywiście będę gdzieś tam aktywny. Kodajf mamy w przyszłym tygodniu. Będzie we wtorek, więc do, do tego momentu no, też na pewno będzie program. Więc jesteśmy w kontakcie, ale trochę zluzuję, potrzebuję trochę tego, bo były to mordercze dwa miesiące i przygotowanie tego przewodnika było bardzo, bardzo trudne, z tego względu, że powstało bardzo dużo treści, bardzo, bardzo dużo eee, takich prognoz, ale, ale też opłaciło się, jeśli chodzi przynajmniej o, o jakby efekt tej pracy. Duża satysfakcja z tego, tak on wygląda. Potem jeszcze nagrywanie. Naprawdę był to bardzo duży stres dla mnie i też, też dla mojej żony, która, dla, dla Wasi, która jest menedżerem tego projektu. Więc jeżeli się zastanawiacie, warto. Recenzje są mega fajne, co mnie też bardzo cieszy. Więc zachęcamy serdecznie, żebyście, żebyście go sobie przygarnęli i przytulili. Gwarantuję, że jest to mega, mega dobry, bardzo treściwy. Przygotowanie do sezonu Formuły 1 i opis w ogóle. No jest to historia o 30 kierowcach, znaczy 20 kierowcach i 10 zespołach i o torach. Więc bardzo, bardzo serdecznie polecam. I też jest oczywiście zapowiedź sezonów i dużo bardzo o Łeku, o wyścigach Roberta Kubicy i o Formule 3. I co? Tyle w zasadzie. Dziękuję bardzo serdecznie za, serdecznie za to spotkanie. Mi się język plącze, bo jestem naprawdę ultra zmęczony, a jeszcze mi trochę pracy czeka, więc po prostu życzę Wam wspaniałej soboty, jeszcze lepszej niedzieli, a w ogóle, żeby poniedziałek wszystko roz, jakby się ten zrymowało, ale jeszcze nie będziemy rymować. A póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Nowy sezon Formuły 1 po polsku zobaczysz tylko na platformie Viaplay. Dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.